Serdecznie witam burmistrza miasta i gminy pana Pawła Kolasę. Witam posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Piotra Cika. Witam wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej panią Ewę Masłucką. Witam wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej pana Ryszarda Wójcika. Oraz witam wszystkich mieszkańców. Proponuję następujący porządek dzienny dzisiejszego zebrania. Otwarcie, już było. Informacja sądnicza o bieżących sprawach. Punkt 3. Podział dodatkowych środków w formie uchwały zebrania. Informacja o planie Rady Sołeckiej na 2015 rok. Wolne wnioski. Zakończenie zebrania. Czy są inne propozycje do porządku? Nie widzę. Podaję pod głosowanie porządek dzienny zebrania. Kto jest za tym, aby porządek dzienny zebrania wyglądał w ten sposób, jak odczytałem go przed chwilą, proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że porządek został przyjęty. Więc króciutka informacja sołtysa na temat trzytygodniowej działalności sołtysa i Rady Sołeckiej. Pierwsza sprawa została zlecona, sprawa oświetlenia wzdłuż kanału na Żorach. Tam jest kilkanaście oświadczeń do uzupełnienia i kiedy wszystkie osoby podpiszą stosowne oświadczenia, że wyrażając zgodę na linię, to biegła Urząd Miasta zleci przetarg i będzie ta sprawa kontynuowana. Punkt 2. Asfaltowanie drogi na Żorach. Byliśmy na spotkaniu pana burmistrza zaraz po wyborach z dwoma członkami Rady Sołeckiej, panem Edwardem Nowakiem i panem Michałem Pasierkiem. Wyjaśniliśmy sobie wszystkie sprawy pana burmistrza. Zostało złożone dodatkowe pismo. W załączeniu zostały załączone pisma z roku 2010, które były jeszcze kierowane do pana burmistrza Najpiera. My jako sołectwo 14 roku, w trakcie uchwalania budżetu na rok 2015 przeznaczyliśmy na ten cel tam kwotę ponad 46 tysięcy złotych. Jednak według wstępnego kosztorysu odcinek niecały 400 metrów to jest kosztorys około 120 tysięcy. Ponieważ to będzie praca łącznie z odwodnieniem, z odmuleniem i stąd jest pismo złożone na ręce pana burmistrza oraz wyrażenie możliwości pomocy naszemu sołectwu przy realizacji tego zadania. Pozostała część drogi oczywiście zostanie uzupełniona poprzez załatanie dziur, tak aby ta droga bezpiecznie była przejezdna. To jest drugi temat, który został załatwiony. Punkt trzeci. Jest na etapie już realizacji, jest zgoda burmistrza na zakupienie budynku gospodarczego. Będzie on postawiony na terenie działki gminnej, ale należącej, znajdującej się na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej. I w tym momencie trwają prace nad wybraniem oferty oraz zgłoszenia do starostwa. Następnym punktem to jest plac zabaw. Jest na dobrej drodze. Ja bym poprosił, żeby pani Ewa Masłowska zreferowała ten punkt, może w wolnych wnioskach, to byśmy sobie na ten punkt to przejęli. Jednak z góry chciałem powiedzieć tak. My jako Rada Sołecka i Sołtys podjęliśmy się tego zadania wspólnie z panią Ewą Masłowską, żeby nie było żadnych nieporozumień. Pani Ewa Masłowska zobowiązała się do załatwienia spraw formalnych, merytorycznych, związanych ze zgłoszeniem z projektem oraz udziela pożyczki 10 tysięcy złotych z prywatnych środków. Więc jest to z naszej strony też podziękowanie, że wspólnie tę inicjatywę podejmujemy i chcemy przeciąć wszelkie spekulacje na temat placu zabaw, że na dzień dzisiejszy są jakieś walki lub jeszcze trwa jakaś tam kampania wyborcza. Nie ma czegoś takiego. W tym momencie staramy się to zrealizować ze wspólnym dobrem dla wsi. I chcę powiedzieć, że byliśmy u pana burmistrza i pan burmistrz przychyla się do naszej prośby
Jednak mam nadzieję, że też paru słów powie na kim to etapie by było, ponieważ tam są pewne sprawy finansowe. Oprócz tego, co musimy pożyczyć m.in. od Straży Pożarnej, bardzo im dziękujemy, bo to będzie kwotą 15 tysięcy złotych do tego projektu. Gdyż wcześniejsze tam założenia, które mówiły o pożyczce z innych źródeł, no po prostu zostały anulowane. Ale na dzień dzisiejszy robimy to pomimo pewnej trudności. Następnym tematem było to, że mieliśmy już pierwsze posiedzenie Rady Sołeckiej, opracowaliśmy sobie taki plan działania do końca roku. Następne zebranie będzie pod koniec maja, może na początku czerwca. Jednym z punktów będzie sprawa bezpieczeństwa. Zaprosimy policję, zaprosimy Straż Miejską. I to będzie jednym z punktów też zebrania naszego miejskiego. Chciałem poinformować, że strona sołecka została uruchomiona 27 lutego. I tu chciałem serdecznie podziękować panu Rafałowi Chmurze za bezpłatną pomoc, uruchomienie tej strony. Po 6 dniach tam jest bodajże 2100 wejść. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. No, pewnie to jest średnio. No, to pan poseł mówi, że dużo. No to dużo. Więc jest zainteresowany. Na tej stronie umieszczamy nasze pismo do pana burmistrza, umieściliśmy statut, umieszczamy protokoły z zebrań poprzedniej kadencji. Będzie umieszczony protokół z dzisiejszego zebrania, będzie umieszczony też zapis wideo. Chciałem powiedzieć, że poprosiłem także i też słowa podziękowania dla pana Marcina Hałata za to, że nieodpłatnie jako infoskabina.pl znowu nas filmuje. I mam nadzieję, że nikt z państwa nie wnosi jakiegokolwiek sprzeciwu, że jego wizerunek będzie potem uwidoczniony po prostu w internecie. Mam rozumieć, że państwo wyrażają zgodę, nie ma jakiegoś sprzeciwu co do filmowania, tak? Czyli panie Marcinie, potem można na publiczność też skierować. A nawet trzeba. Jeszcze jest jeden temat. Dom ludowy jako tako, to jest świetlica wydzielona. Jest umowa użyczenia stowarzyszeniu. I stowarzyszenie jest na dzień dzisiejszy przez 2018 roku gospodarzem. I jeżeli były jakiegokolwiek ustalenia co do zasad wynajmowania tego lokalu na różnego rodzaju imprezy prywatne, to jako sołtys w dniu dzisiejszym anuluje i tylko i wyłącznie gospodarze mogą sobie ustalać wypożyczenie tej sali. Sołectwa to na dzień dzisiejszy nie interesuje w ogóle. To jest kwestia zasadnicza z tego względu, że parę maili się pojawiło do mnie z zapytaniami, na jakiej zasadzie, bo można wypożyczyć salę i tak dalej. Odsyłam do stowarzyszenia oraz do w cudzysłowie gospodyni pani Małgorzaty Małcy. Jeżeli Rada Sołecka bądź sołtys z jakiekolwiek ustalenia w tym zakresie mieli, to ja je anuluję z dnia dzisiejszym. My jako sołectwo nie ustalamy żadnego cennika ani nie pobieramy z tego tytułu żadnych opłat. Pojawiło się też parę zapytań, ale to może w wolnych wnioskach, teraz tylko powiem informacyjnie w sprawie przekazywanych dokumentów, pieniędzy itd. Sołtys przy przejmowaniu dokumentacji nie przejął żadnych dokumentów w postaci protokołu z posiedzeń Rady Sołeckiej za ostatnie 4 lata oraz nie przejął ani jednego grosza od poprzedniej Rady Sołeckiej i sołtysa z tytułu jakiegokolwiek przychodu, z tytułu jakiejś działalności Rady Sołeckiej bądź sołtysa. Chcę przeciąć te sprawy, żadnych pieniędzy byśmy nie przejęli. Jeżeli były jakiekolwiek pieniądze, no to w protokole mamy napisane, że takiego czegoś tam się nie przekazuje. Sołtys przejął tabliczkę, pieczątkę oraz kilka protokołów bez sprzętu. Na dzień dzisiejszy sprawa sprzętu została uregulowana w ten sposób, że traktor kosiarka został użyczony LKS-owi Wiślanie z anotacją, że w każdej chwili ma to być jakby, no może nie zwrócony na dzień dzisiejszy, ale w razie potrzeby mamy mieć ten sprzęt udostępniony, gdybyśmy chcieli jakiekolwiek prace wykonać na terenie sołectwa. Jeżeli będziemy mieli postawiony budynek gospodarczy, to będziemy z Radą Sołecką ustalać zasadę
wypożyczenia tego sprzętu RKS-u. I tu jest sprawa na dzień dzisiejszy załatwiona. Też chciałbym uciąć spekulacje, że są jakieś spory z tego tytułu. Nie ma na dzień dzisiejszy. Kiedy będzie budynek gospodarczy, schowamy sobie namiot, który jest na terenie prywatnym w tej chwili przechowywany, schowamy sobie podłogę, schowamy sobie jakiś inny sprzęt, łącznie z tym traktorkiem, ale tak jak mówię, Rada Sołecka wspólnie z sołtysem zadecydują, nie sam sołtys, w jaki sposób to rozegrać, tak, aby to było uczciwie, spokojnie, bez żadnego jakiegoś fermentu w sołectwie. Czy są jakieś Państwa pytania do moich wypowiedzi, a dotyczących bieżącej czy tygodniowej działalności sołtysa i Rady Sołeckiej, to proszę. Potem oczywiście następny punkt to będzie wolne wnioski, więc wtedy będzie i do mnie, czy do Pana Burmistrza, czy do kogokolwiek z gości zadane pytania. Ja tu mam kilkanaście pytań do Pana Posła i do Pana Burmistrza, ale to są pytania mieszkańców, którzy skierowali mailem do mnie, żebym poprosił obecnych tutaj gości o udzielenie odpowiedzi. Rozumiem, że nie ma pytań do tego punktu, więc chciałbym przejść do punktu następnego. Podział dodatkowych środków na rok 2015. Pan burmistrz pismem z dnia 5 lutego zwrócił się do uprzednio jeszcze pani sołtys, no ale teraz to już przeszło na nas, do podziału dodatkowych środków. W związku ze zwiększeniem wysokości budżetu Sołec na 2015 rok o 10%, Urząd Miasta i Gminy w Skalinie wnosi o dokonanie podziału przyznanych środków w kwocie 8620 zł oraz niewykorzystanych środków z 2014 roku w kwocie 2264 zł, czyli łącznie kwota do rozdysponowania to jest 10 884 zł. Przypomina się, że środki nie można przeznaczać na utrzymanie RKS-ów i stowarzyszeń, natomiast rozdysponowanie musi nastąpić w nieprzekraczanym terminie do 10 marca, stąd to nasze zebranie zwołane. I powiem tak, propozycja Rady Sołeckiej jest następująca, ale to jest propozycja. Później Państwo mogą zgłaszać swoje wnioski i będzie to poddawane pod głosowanie. Więc to, co teraz proponuję, to jest propozycja Rady Sołeckiej. 1500 zł proponujemy na plac zabaw. Było 1000, ale sołtys w własnym zakresie dokłada 500 z uwagi na to, że zdarzyły to nieprzewidziane wydatki związane m.in. z tablicą, a za chwilę w wolnych wnioskach prawdopodobnie albo i wcześniej, bo nie chcę tego punktu zamknąć, będziemy musieli jeszcze skorygować, więc co najmniej 500 zł na dodatkowy wydatek, czyli na mapkę, o której poproszę, żeby pani Eda powiedziała, o co dokładnie chodzi. 2000 zł, więc tu ewentualnie byłaby propozycja, żeby było to 1500. Byśmy chcieli przeznaczyć na remont kapliczki przy drodze krajowej 44 i ewentualnie po skosztorysowaniu poprosić urząd, jeżeli się oczywiście uda, bo w końcu urząd też będzie miał dość, bo ciągle tam pisma pisze do dofinansowania, żeby tą kapliczkę, która stoi na działce gminnej, wyremontować. 2000 zł proponujemy na remont garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszkowicach. W zamian Ochotnicza Straż Pożarna zobowiązuje się do koszenia placu na stawie w 2015 roku oraz pomalowanie drewnianych ogrodzenia terenu stawu. 2500 zł, może się to uda w 2000, ale to zobaczymy, na zakup nagłośnienia do domu ludowego. Ten mikrofon, który mam tu i mobilny głośnik jest wypożyczony dzięki uprzejmości Pana Burmistrza z Urzędu Miasta. 1000 zł proponujemy przeznaczyć na kamień na otwarcie dróg i 1884 zł proponujemy przeznaczyć na jesień, na wernisaż oraz promocję Kroniki Jaśkowic, wieczorek poetycki z poetą oraz koncert. To są propozycje Rady Sołeckiej. Czy są inne Państwa propozycje? Bardzo proszę. Tak? Ja chciałam taką propozycję poddać ewentualnie do omówienia. Proponowałabym wstawić znak rozwidleniu dróg z możliwością wjazdu większego tonażu i ograniczenia prędkości. Jest to droga dosyć wąska, zresztą pan sołtys uczęszcza z tej drogi. Niejednokrotnie, pomimo że jest próg zwalniający koło pani Ewy Masłowskiej,
o ile tam się ta prędkość zwalnia, to po zakończeniu zakrętu ta prędkość jest przyspieszana. I proponowałabym, żebyście się Państwo nad tym zastanowili. Znaczy ja nie wiem, czy nie pomoże, bo z tego, co się orientuję, to wjazd na drogę gminną do Krzęcina jest znak ograniczający po nasz samochód ciężarowy. Jest taki znak, panie burmistrzu? To nie jest droga powiatowa. Ma pani rację, jest tam znak, tylko że to powiat, to jest droga powiatowa i powiat poustawiał na wszystkich swoich drogach do 7 ton, a kto chce przekraczać, to musi płacić za specjalne zezwolenie. Także na powiatowych drogach jest takie ograniczenie, a powstało ono wtedy, kiedy była remontowana droga krajowa i była remontowana Zakopianka, ponieważ bardzo dużo samochodów naszymi powiatówkami jeździło. No i myślę, że uratowano trochę dróg, ale i wymyślono sposób na to, żeby ci, co jeżdżą, płacili za te drogi. Tak, jak mówię, ta droga właśnie przy panu sołtysie, to jest dosyć... Czy to tu akurat, jeżeli to jest droga gminna, no to musi być taka uchwała, powiedzmy, zebrania i zgoda mieszkańców, żeby było. Może się zdarzyć, że będzie znak, stanie straż miejska i nikogo, kto ma jakiś transport, to nie przepuści. Właśnie, ale z ograniczeniem, że z dojazdem do posesji, bo wiadomo, że są różne transporty. Ale żeby to nie było na takiej zasadzie, że na przykład jest wypadek... Zostawiam to Państwu, Radzie Sowieckiej, Sołtysowi, żebyście się zastanowili, czy warto, czy nie warto, bo to musi być, tak jak mówię, to tak z drogami zwalniającymi. Tam, gdzie nie ma, to wszyscy chcą. Jak komuś się koło domu położy, to za tydzień przychodzi, żeby mu zlikwidować, bo mu to wszystko odtudni. No tak, panie burmistrzu. Ale mówię, zostawiam to Państwu. Zostawiam, jeżeli będzie taki wniosek, no to my postawimy taki znak i zastanowimy się. Bardzo proszę zaprotokołować ten wniosek. Ja będę proponował w ten sposób, żebyśmy przedyskutowali na następnym posiedzeniu Rady Sołeckiej i ewentualnie podjęli decyzję na zebraniu, tak jak zapowiadałem, pod koniec maja bądź w czerwcu, w celu przeprowadzenia w ciągu tych 3 miesięcy konsultacji przede wszystkim tu z zainteresowanymi mieszkańcami, którzy mieszkają przy tej drodze. Dobrze, czy pani zgadza się na takie rozwiązania? Ja nie widzę przeszkód, ale tutaj mówię, to jest naprawdę bardzo no tak, tylko to było z najwyższej konieczności, ale... Ale no, ale to są takie to... sprawy, że no jest... Wypadek jest w ale mówię, po co? W lesie wszyscy nie będą mieszkać, tylko tam gdzieś mieszkać. Dobrze. Ja proponuję, czy pani się zgadza na takie rozwiązanie, które powiedziałem przed chwilą. Konsultacje z mieszkańcami, którzy mieszkają przy tej drodze. Posiedzenie Rady Sołeckiej i następna decyzja, ewentualnie w formie uchwały do urzędu na następnym zebraniu miejskim w okolicach czerwca. Pani to wyraża zgodę? Proszę zaprotokołować, że będziemy to rozpatrywać w przeciągu 3 miesięcy. Czy do budżetu są jakieś wnioski bądź uwagi, które przed chwilą przedstawiłem? Ja mam jeszcze jedno pytanie. 1000 zł, co ma przyjść na kamień, no nie, no to gdzie to będzie mniej więcej dawany ten kamień? Proszę pana, odpowiem tak. Dajemy to do budżetu, który w tym momencie wynosi 5000 zł, a został rozdysponowany na zebraniu wiejskim 15 października 2014 roku. Czyli zwiększamy budżet na kamień z 5000 do 6000. Natomiast gdzie on będzie, to jest to kwestia tam, gdzie zajdzie taka potrzeba i będą zgłaszać to mieszkańcy. Nie sołtys będzie ten kamień mówił, gdzie mu pasuje rozwieźć, tylko mieszkańcy muszą zatelefonować, przyjść, bo to wprowadziłem dyżury sołeckie. Mogę teraz ja, nie, to dzisiaj, teraz nie, ale chcę powiedzieć tak. Jest mail, jest telefon do mnie podany, jeden i drugi. Można to zgłosić na dyżurze, ponieważ w tym momencie nie rozpatrujemy terenów, gdzie będziemy ten kamień rozwozić, ponieważ będą zgłoszenia mieszkańców i my chcemy to pochylić się na tym na spokojnie, pojechać tam, zobaczyć jak to wygląda i dopiero rozdysponować, ponieważ na dzień dzisiejszy to, że pan zgłosi, to jeszcze to niczym nie świadczy, bo my musimy tam być na miejscu. Ja nie chcę tego robić w formie takiej, że pan mnie zgłosi, że
na takim, a takim odcinku to trzeba, bo dzisiaj czy jutro tego i tak nie wyjaśnię, bo jest teren rozmokły. Natomiast na spokojnie zgłoszą to mieszkańcy, musimy zobaczyć, jaka cena będzie tego kamienia, ile potrzeba tego kamienia, pojedziemy na miejsce, sprawdzimy i wtedy z tymi mieszkańcami będziemy to konsultować. Bo ja się nie znam, czy u pana będzie potrzeba dwa samochody, czy jeden, prawda? I dzisiaj tego panu nie potwierdzę. Gdyż tak jak powiedziałem na Radzie Sołeckiej, ja chcę te decyzje podejmować wspólnie z Radą Sołecką oraz na wniosek mieszkańców, ponieważ oni najbardziej wiedzą, gdzie to jest potrzebne. I uważam, że to będzie najbardziej słuszna decyzja. Bo tylko po konsultacji z mieszkańcami, z Radą, możemy to rozdysponować, bo się mogą też okazać takie odcinki, że no niestety nie możemy to dać, bo będzie to na przykład teren prywatny, czy jakiś tam jeszcze inny. Ale będziemy się starali pomóc wszystkim mieszkańcom, ponieważ wiemy, że w tych warunkach, w takich warunkach, jakich są teraz te drogi, a są dziury i jest zagrożenie, że może nie dojechać straż pożarna, karetka pogotowia, musimy jako wybrani przedstawiciele mieszkańców wam pomóc. Ja deklaruję, że wspólnie z Radą Sołecką nie odpuścimy ani jednego wniosku, który będzie przez was zgłoszony. Zresztą zauważyliście, że jak jeździłem osobiście do mieszkańców z podatkami, to rozmawiałem, nie unikałem tych rozmów. Na dzień dzisiejszy, po 3 tygodniach, w takim zeszycie sobie notuję, bo bym się już zapomniał, mam 68 przypadków od państwa zgłoszeń. Nie wiem, czy to jest taki bodziec dla mnie na początku, żebym po prostu albo się zniechęcił, ale się na razie nie zniechęcam, różnych wniosków, problemów i spraw. 6, 5 dokładnie załatwiłem w ten sposób, że te osoby nie pojechały do pana burmistrza w ramach przyjęcia stron, gdyż uznały moje jakieś tam wyjaśnienia bądź informacje, że ja to prześlę, tak jak jeden z panów mi tam przesłał też informacje w sprawie wycięcia drzew, wczoraj mi też pani zgłosiła wycięcie drzew, więc ja to momentalnie kierowałem do pani Szczygłowskiej z prośbą o zajęcie się sprawą. Obiecała, że przyjedzie, ja będę przy tym, postaram się, żeby ten mieszkaniec też był, czy ta mieszkanka, i powiedziała dokładnie, jakie uważa, że to jest zagrożenie, co się tu dzieje, i w ten sposób reaguje na państwa zgłoszenia. Więc 68 przypadków zgłoszenia różnych interwencji w ciągu 3 tygodni, 2 dni dokładnie mojego urzędowania, uważam, że to jest sporo i nie poddaję się na razie. Być może nie wszystkim w ciągu 1-2 dni coś tam pomogłem, ale tak jak mówię, no, musi być czas, chyba że są nadzwyczajne przypadki, no to w tym momencie nie ma zwłoki, jeżeli jest jakieś zagrożenie zdrowia, życia bądź innego bezpieczeństwa. Rozumiem, że panie Krzysztofie, rozumiem, że wyjaśniłem panu i odpowiedni wniosek, czy mailowy, czy telefoniczny, czy osobisty, bo się widujemy, pan zgłosi i będziemy się pokrywać na tą sprawę. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy to wnioski do budżetu są jeszcze od państwa jakieś inne? Tak? Jeśli chodzi o te renowacje wszystkich fus i tego, nie? Jak słyszałem na zebraniu, że każdym, no, że se ma każdy fusy wybierać, nie? No, koło domu. Ja mam taką fusę, że ja bym musiał mieć nawet ponad głowę gumiaki. No, jak mogę fosę wybrać, która mnie zalewa w ciągu 1 miesiąca 3 razy. Jak to można wybrać? Tam ten... to jest nierealne, żeby dać plany komuś na to, żeby człowieka zalewało 3 razy w miesiącu, jak jest powód. To już nie mówię o powodzi. Oberwanie chmury podchodzi pod dom. I to jest ten, zrobili fasinę, ale co z tego, że zrobili fasinę, zrobili rury, jak rura jest niedrożna. Jak ona jest zależna do tego przedmiotu, bo tylko 5 cm normalnie od tego, a jest dalej od dowisu, jest w ogóle niedrożna. To jaki jest sens w ogóle robić fasinę, ludziom zapłacić, nie wiem, kto to by tam rządził w gminie, to albo przecież on najpierw rury i dopiero kładę fasinę, no to przecież to jest bez sensu. To bez sensu. I to jest tak, tak jest się kotuje, się całe życie się kotuje. Jak nie jedno
przepchają, to tylko zależy. To jak to? Mogę odpowiedzieć? No. Ile pan takich wniosków złożył, że coś się dzieje koło pana do tej pory? Tyle wniosków, co ja w gminie złożyłem, to tam są papiery. Przecież ja zgłosiłem o... To mi normalnie dom, to mi powiedzieli, że nie miałem domu ubezpieczonego. Dajcie panowie spokój. To już jest makabra. Przepraszam państwu, ale na każdym zebraniu ten ruch był pojechany. To jeden temat na każdym zebraniu. Dobrze, ale ja bym prosił, że teraz są pytania do budżetu. Będą wolne wnioski. A panie sobie się, wy pan dzisiaj, gdzie mają robić wojsko? Nikt mnie nie zaprosił, przykro mi. No to widzi pan. Sołtysa akurat w sprawie wojska nikt nie zaprosił, więc nie mogę tu zabrać głosu. Natomiast tak jak mówię, to nie jest śmieszne, co powiedział przed chwilą pan Kazimierz, natomiast uważam, że jestem nowym sołtysem. Jeżeli ta sprawa jest w ten sposób neurologiczna, to ją dzisiaj przyjmuję do wiadomości. Proszę napisać pismo. Napisać pismo proszę. I my, ja, sołtys, Rada Sołecka, pochylimy się nad tym, pojedziemy do urzędu, rozpytamy sprawę, ile tych zgłoszeń pan tam dokonał, czy sąsiedzi, czyli to jest teren, w jaki sposób można panu pomóc. Czy jest pan zadowolony z mojej odpowiedzi? Jeśli pan to zrobi, panie sądzie, tam są wnioski i tego, będę zadowolony. A normalnie to jest 5 minut przejazd. Nie, proszę mi to napisać, z tego względu, że ja muszę... Ja napiszę na piśmie wniosek i to wszystko. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś inne pytania dotyczące budżetu, do punktu budżetu? Nie ma. W związku z tym chciałem poddać pod głosowanie przedstawiony planowany podział dodatkowych środków finansowych sołectwa. Przypominam jeszcze raz. Kwota 1500 zł plac zabaw, ale przepraszam. Wycofuję poddanie pod głosowanie, ponieważ tą dodatkową kwotę obiecałem, że pani Ewa jeszcze zreferuje, co nam tam dorosła do sprawy mapy. To może ja w ogóle o tym zabaw po prostu powiem. Więc tak jak państwo wiecie, bo już o tym mówiłam wcześniej, ten plac zabaw jest realizowany w tej chwili w kontekście przygotowania pozwolenia. Znaczy tam jest zgłoszenie budowy w starostwie. Okazało się, że no nie jest to takie proste, ale jesteśmy, że tak powiem, w tej chwili już na najlepszej drodze. Termin realizacji jest krótki, bo my to musimy zrobić do 31 marca. Dokumenty były złożone 24 lutego. No i okazało się, że są, tak jak powiedziałam, pewne trudności, ale już no mamy pozwolenie z gazowni. Okazało się, że na tej działce prawie przez środek przebiega gaz, więc trzeba było pozwolenie z gazowni. Okazało się, że tutaj podlega to konserwatorowi zabytków. Też będzie pozwolenie w przyszłym tygodniu. No i okazało się, że mapy, które złożyliśmy, wymagają pewnej korekty, uaktualnienia. Dlatego dzisiaj jeszcze po prostu panu geodecie zleciłam wykonanie nowej mapy, którą wykonam w przyszłym tygodniu. To jest kwestia tej mapy. Znaczy, jeżeli chodzi o finansowanie tego placu zabaw, to wszystkie nasze starania są dlatego, że staramy się o środki unijne. Jak wiecie państwo, bo też pisałam o tym, mówiłam, to jest kwota w tej chwili 31 200, 20% wkładu własnego, reszta dofinansowane ze środków unijnych. Więc po prostu, żeby nie zaprzepaścić tej szansy, no są te wszystkie nasze starania. Z drugiej strony też nie mamy lepszej działki. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że może ona nie jest taka, jaką byśmy sobie wymarzyli, ale z tych, dlatego też pierwsze ustalenia, które były już po powołaniu nowego sołtysa, nowej Rady Soleckiej, no była kwestia wyrażenia zgody na to. Było dużo opinii negatywnych. Generalnie rozstaliśmy się w takim kontekście, że raczej nie pójdziemy tutaj w tym kierunku, natomiast no później jednak doszliśmy do wniosku, że warto spróbować, a przede wszystkim trzeba zasięgnąć opinii urzędu,
w kwestii, czy w ogóle można zlokalizować tutaj ten plac zabaw. I po uzyskaniu pozytywnej opinii, jak również pewnych przyzwolenia na wydanie pewnych środków na ten cel również z budżetu gminy, czyli doprowadzenia tego placu do właściwego stanu, odwodnienia i później ogrodzenia, uznaliśmy, że warto jednak podjąć te wszystkie starania, których no, oczywiście jest bardzo dużo. I tutaj tutaj pan sołtys mówi, ja zgłosiłam w pierwszym momencie, że oprócz tych środków 31 200 potrzebna jeszcze będzie tablica informacyjna, której koszt, no może nie będzie 500 zł, może trochę mniej, musimy ją też zamówić. Natomiast no właśnie dzisiaj, tak jak powiedziałam, chciałam wykonanie mapy, która prawdopodobnie będzie też kosztowała kilkaset złotych, takie mapy kosztują w granicach 700-800 złotych. Może będzie kosztowała mniej, bo będzie wykonywał ten sam geodeta, który ma już pewne po prostu mapy starą wykonaną, ten sam geodeta, który tutaj wykonywał. Ja już nie chcę wchodzić w szczegóły. Nie ustalałam dzisiaj z nim tej kwoty, bo on sam mówi, że będzie musi to rozpatrzyć. W związku z tym rzeczywiście, jeżeli by się dało te pieniądze wyłożyć tutaj z budżetu sołeckiego, to ja proponowałabym 2000, żeby przeznaczyć. Aczkolwiek, no, jak państwo zadecydujecie, jeśli nie, to trzeba będzie wydać te pieniądze, po prostu pożyczyć je, a później jakoś po prostu je wypracować, czy jakimś innym sposobem, bo to na pewno nie jest powód, dla którego byśmy zrezygnowali z wykonania tego całego zadania. Ja jeszcze, korzystając z tego, że jestem przy głosie, chciałabym też tutaj wyraźnie bardzo powiedzieć, żeby nie było żadnych wątpliwości co do wkładu własnego. Wkład własny, jak państwo łatwo możecie policzyć, 20% 31 200 czy 6240 zł, został wypracowany przez organizacje działające na terenie wsi praktycznie od połowy zeszłego roku. Czyli to była pierwsza ta impreza, która odbywała się na stawie. Ja tutaj wymienię te organizacje, które te pieniądze zgromadzimy, w tej chwili przekazały do mnie. Ja tylko czekam na moment, kiedy je przekażę na konto księdza. Jak wiecie państwo, realizatorem tego projektu jest parafia, bo ma taką osobowość prawną, że mogła występować z tym. Właściwie na dzień dzisiejszy w naszym sercu mogłoby to zrobić stowarzyszenie parafia, tudzież straż pożarna. No więc akurat ksiądz się zgodził, znacie państwo tę historię. I tutaj to były takie organizacje jak LKS Wiślanie, to było oczywiście Stowarzyszenie Ośrodnice Nasza Przyszłość, to było Koło Gospodyń Wiejskich, to była Rada Rodziców i wszystkim tym oczywiście osobom, które pracowały na tym, jak również wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się, biorąc udział w imprezach, trzeba za to będzie podziękować, bo te środki są po prostu zgromadzone i można je wydać, to jest bardzo dużo. Bo pozostałe pieniądze po prostu pożyczymy, a później przy zwrocie no, po prostu odzyskamy z powrotem, bo chodzi o to, żeby po prostu te ekstra pieniądze z Unii Europejskiej no, trafiły tutaj do naszej miejscowości. Zawsze jest to oczywiście bardzo pozytywne, żeby poza budżetem jakieś pieniądze po prostu pozyskać. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy, bo cały czas jeszcze no, dostaliśmy dosyć poważne takie ze starostwa zalecenia jeszcze do uzupełnienia pewnych dokumentów, ale robimy wszystko, żeby to się stało, bo powiem szczerze, że bardzo by to było niedobrze, gdyby się nie udało. Zabawki i urządzenia są też już zamówione, nawet ksiądz mi wczoraj mówił, że chcą tutaj przywozić. No ale wiadomo, plac jest jeszcze nie zrobiony, to on nie wymaga aż tak dużych prac, nie zdążyli. Pewne przesunięcia prawdopodobnie też są możliwe, aczkolwiek nieduże. Więc czy mamy tutaj rękę na pulsie? Myślę, że dokonamy tego i tak, żeby było dobrze, żeby tutaj rodzice sobie z dziećmi mogli korzystać z tego placu. To tyle. Dziękuję. W związku z tym, że padł wniosek, żeby przeznaczyć około 2000, bo tam będzie około 500 zł, może to być mniej, na tablicę oraz około 500 zł, i gdyby tu zabrakło, to byłoby z tej tablicy na mapę. Chciałbym,
prosić Państwa o przegłosowanie, no w tym momencie już zaszliśmy za daleko. Jak jest deklaracja Pani Ewy Masłowskiej, że pod względem merytorycznym damy radę i Pan Burmistrz też nas w tym temacie wspiera. Trudno byłoby w tej chwili już z tego zrezygnować. Chciałbym w związku z tym podać wniosek, że na plac zabaw przeznaczamy 2000 zł. Kto z Państwa jest za tym wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest z Państwa przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że wszyscy są za wnioskiem. W związku z tym trzeba będzie odciąć po 500 zł z innych punktów i z góry już tu mówię, że 2500, co był wniosek Rady Sołeckiej na nagłośnienie, to będzie 2000. Niestety Pan Łukasz będzie musiał coś poszukać w tej kwocie do nagłośnienia domu ludowego. Więc proponuję, żeby to było 2000 na zakup nagłośnienia do domu ludowego. Kto z Państwa jest za tym wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Ktoś z Państwa się wstrzymał? Stwierdzam, że wszyscy jednogłośnie są za, ale było 2000 przeznaczone na zakup nagłośnienia. Czy jest ksiądz proboszcz? Obecnie był z kapliczki. Proszę Państwa, z Ochotniczej Straży Pożarnej i tak odcięliśmy z 2,5 tysiąca, co mieli za te koszenia i inne rzeczy, więc musimy zostawić te 2 tysiące, bo cały rok będą utrzymywać centrum wsi oraz jeszcze dodatkowo pomalowanie. Więc no z kamienia też trudno zejść na 500 zł, bo to jest nic, więc zostawimy te 1000 zł. Ewentualnie, co Państwo proponują? Albo 500 zł zdjąć z wernisażu oraz promocji Kroniki Jaśkowic Wieczorek Poetycki z poetą, czyli naszym panem Wiesławem Czubajem koncertem, czy też 500 zł zdjąć z 2000, które jest przeznaczone na lud kapliczki. Bardzo bym prosił jakieś wnioski, nie chcę sam decyzji podejmować i wnioskować. Tak. Jeśli chodzi o remont i całe tego drugiej kapliczka, przepraszam wszystkich parafian. To jest kapliczka, która nie ma tutaj nawet, nie wiem, który tu jest nawet 5 starszych ludzi. To jest zabytek. Jeśli jest burmistrz tutaj, to niech zabytki taką kapliczkę remontują, dbają o to, a nie tylko wieś, nie tylko wieś, bo to jest zabyte. Tego nikt nam nie ukradnie. Jakby nam przyszło coś naruszyć, to Państwo by od razu nam było karę w pieprzyku. Od razu nam by było karę w pieprzyku. Ale ja bym prosił, ale Pani Kasimierzu, ale proszę nie używać takich słów, bo to jest... Ja nie, to jest prawda. Jakbyśmy naruszyli tę kapliczkę, Państwo by od razu cię nie przyło. Przepraszam, odpowiem w ten sposób. To jest propozycja, ponieważ my za 2000 czy za 1500 zł nie wyremontujemy tej kapliczki. To jest propozycja sołectwa i potem, tak jak mówiłem na wstępie, prośba wielka, powiem, do urzędu, do pana burmistrza, do ewentualnie pan burmistrz do radnych, żeby jakieś środki przesunęli na remont, ponieważ dobrze wiemy, że za 1500 zł, czy za 2000 my przy tej kapliczce nie zrobimy nic, bo nawet projekt na mniej więcej jak się kosztował. Więc, odpowiadam... Nawet nie będę się kłócił. O ten projekt, o ten remont i o to. Nie będzie nic kłócił. Tylko jak któryś człowiek, czy to gazety, czy to normalnie sondaże, to trzeba normalnie popatrzeć, ile kto zarabia, ile kto wszystko a później dopiero dyskutować. Proszę Państwa, w związku z tym proponuję, żeby 1500 zł
przeznaczyć na remont kapliczki przy drodze krajowej 44, a te brakujące 500 zł dołożyć do placu zabawczych i łącznie byłoby tam przeznaczone 2000, czyli 1000 to, co obiecaliśmy i rozdysponowaliśmy w piśmie do pana burmistrza z prośbą o dofinansowanie placu zabaw, o te roboty dodatkowe, czyli odwodnienie, tam jakieś ogrodzenie i tak dalej. Natomiast 500 zł na tabliczki, natomiast jeżeli zostanie z tabliczek, będzie to mapy, bo nie wiemy na dzień dzisiejszy dokładnie kwoty mapy. Czyli 1500 zł, kto z Państwa jest za tym, aby taką kwotę przeznaczyć? Proszę o podniesienie ręki i nacisnąć. Boże. I nacisnąć sąsiada. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że przeznaczone 1500 zł. W związku z tym ogólny plan podział podatkowych środków finansowych sołectwa przedstawia się następująco. 2000 zł to jest plac zabaw, 1500 zł remont kapliczki przy drodze krajowej 44, 2000 remont garażu OSP w zamian za utrzymanie porządku na centrum, czyli koszenie stawu, pomalowanie drewnianego ogrodzenia, 2000 zł zakup nagłośnienia, 1000 zł kamień na utwardzenie dróg i 1884 wernisaż. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za przedstawionym podziałem dodatkowych środków finansowych sołectwa. Czyli teraz głosujemy już nad całością. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że plan podziału dodatkowych środków został uchwalony jednogłośnie. Chciałbym w związku z tym przejść do następnego punktu porządku dziennego, czyli są to wolne wnioski. Przepraszam, niewolne wnioski. Plan pracy Rady Sołeckiej Sołtysa na rok 2015. Na Radzie Sołeckiej ustaliliśmy, że plan pracy będzie się przedstawiał następująco. Pierwsze zebranie wiejskie już mamy, do końca roku jeszcze planujemy 3 zebrania wiejskie. W czerwcu bądź pod koniec maja będzie między innymi poświęcone bezpieczeństwu, a w tym w ramach tego bezpieczeństwa będzie też sprawa wniosku mieszkańca dotyczących znaku przy drodze gminnej. Później po wakacjach chcemy zrobić następne zebranie wiejskie i ostatnie będzie w sprawie podziału budżetu i jakieś jeszcze dodatkowe sprawy, które wynikną, nie mogę w tej chwili powiedzieć, bo to jest przyszłość. Z planu działań będziemy pilotowali sprawę asfaltowania drogi na żurach, sprawę oświetlenia, sprawa newralgiczna, więc plac zabaw, który mamy w tej chwili. Już tu pana burmistrza nie będę denerwował w tym roku tym chodnikiem w stronę kościoła, ale będziemy się przypominać w przyszłym roku, jak dożyjemy, bo w tym momencie za dużo chcemy, a też nie chcemy, żeby pan burmistrz dał stop Sołtysowi i Radzie Sołeckiej na samym początku. Będziemy starali się jeździć po terenie sołectwa przy akcji utwardzania dróg, czyli nawożenie kamienia, przy asfaltowaniu, przy sprawie oświetlenia. Widzę, że pani Stefania jest bardzo zadowolona, bo mamy nagłośnienie już chwilowo. To był pani wniosek i zaczyna się dziać. Tak jest. Jest to bardzo trudno. Będziemy starali się zrobić budynek gospodarczy, prawdopodobnie w okolicy maja, bo tam też musi być odpowiednie zgłoszenie z państwa. A teren też musi odpowiednio się utwardzić. Dzisiaj zapomniałem powiedzieć też do pana burmistrza, pismo napisałem, ale to chyba się pan burmistrz zgodzi, około 30 metrów kwadratowych płyt chodnikowych, które tam są rozbierane chodniki, byśmy chcieli poprosić o nieodpłatne przekazanie sołectwu na utwardzenie tego podłoża pod ten budynek gospodarczy. Bo tam był na wizji pan Leszek Czemkowski, no i tak mówił, że piasek to jakiś tam sobie załatwimy, natomiast te płyty, jeżeli miały być wykorzystane gdzie indziej albo niewykorzystane i leżeć, no to poprosimy pana burmistrza, żeby wyrazić zgodę. Rozumiem, że decyzji nie ma, natomiast będzie chyba w najbliższym czasie, bo to jest bardzo świeżutka sprawa. Dzisiaj po południu dopiero wysłała. I ta impreza
kulturalno-oświatowa na jesieni. Jestem w kontakcie z panem Wysławem Czubajem, naszym poetą. Chcieliśmy sobie zrobić taką wystawę, wernisaż z Jaśkowic, jakieś zdjęcia ładnie poprawiać tu na ścianach, powiesić. Kronikę by taką stworzył oraz taki mały koncert chcieliśmy zrobić dla mieszkańców, więc tą kwotę, którą przegłosowaliśmy, chcieliśmy przeznaczyć na ten cel. Jeżeli coś tam zabraknie, no to jakoś własnymi środkami jakieś sobie placki pieczemy, kawę kupimy, ale to już z kobietami porozmawiam, chyba tak jak obiecałem. Po dniu kobiet. No. To jest taki plan pracy wstępny Rady Sołeckiej, ponieważ na razie wszystko się nam tak rodzi dopiero. Bo to jest wszystko świeżutkie, mamy to zebranie szybkie, dlatego że byliśmy zobligowani. I tak na końcu podziękuję, ale już z góry dziękuję, że Państwo w ten sposób dopisali swoją obecnością. W tym momencie chciałbym przejść do następnego punktu, wolne wnioski. Bardzo proszę o pytania do gości, którzy są tu na zaproszeni, czyli do pana posła, do pana burmistrza, do wiceprzewodniczących rady, czy do mnie. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Ja już to pokrótce pokazałem panu burmistrzowi, panu posłowi parę maili, które tu w skrócie sobie spisałem, jakie były pytania do pana burmistrza z prośbą o odpowiedź. Potem to oczywiście opublikujemy na stronie internetowej w postaci protokołu z zebrania. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania? O, proszę bardzo. Ja chciałem zapytać o tę drogę od pani Szydłowskiej koło Wałów. Na każdym zebraniu wałkujemy to. Czy jest jakiś odzew, czy nie? O te dzikie wysypiska śmieci. Był pan tam, zobaczył panie sołtys? A kiedy mi pan to zgłosił? Na każdym zebraniu. No, no dzisiaj jest pan pierwszy raz na moim zebraniu, więc ja przyjmuję do wiadomości, że dzisiaj mi pan to zgłosił. Proszę zaprotokołować, że pan Waga dzisiaj zgłasza drogę do pani Szydłowskiej. Nie do pani Szydłowskiej, tylko od pani Szydłowskiej, od pani Szydłowskiej do granicy z gminą Brzeźnica. Dobrze, od pani Szydłowskiej do granicy z gminą Brzeźnica zgłosił pan Waga. Pan sołtys się zobowiązuje, że zajmie się tym tematem. Te dzikie wysypiska śmieci, jakby tam pan przejechał i zobaczył pan to coś okropnego. Proszę. A ten była zamka, żeby to likwidowane. Proszę bardzo, panie Franciszku. Ja poruszę temat między innymi dotyczący pana Kazimierza, wcześniej zabierającego głos. Od 2013 roku prowadzę korespondencję, prowadziłem już obecnie nie, z Urzędem Miasta, z Wydziałem Rolnictwa w sprawie działki położonej, między innymi mojej działki położonej wzdłuż drogi, przy której ma być wykonywane oświetlenie. Wszystkie te działki oprócz mojej tam są niesamowicie zdewastowane, no w moim odczuciu przez kanał. Rów biegnący wzdłuż tej drogi, w korespondencji dowiedziałem się, że należy on do zlewni Wisła. Urząd Gminy mi przesłał odpowiedź dyrektora zlewni Wisła, że rów jest drożny, na razie środków nie ma, ale że jest drożny. Napisałem następne pismo, żeby ktoś wreszcie przyjechał, zobaczył, no bo ten dyrektor, napisałem w piśmie, że mija się delikatnie mówiąc z prawdą. Przyjechała pani Piszczek z Wydziału Rolnictwa, pokazałem jak sprawa wygląda, okazuje się, że przepust niedrożny, rów zachwaszczony, zarośnięty, pełen wody, zarośnięty samosiewami. To jest, prawie ten rów sięga aż do pana Atłasa, a ujście tego rowu jest pod tą drogą w pobliżu mostu, wzdłuż drogi w stronę Żarów i tam po granicy działki pani Soleckiej i tam kiedyś to była Czubajów, obecnie tam pokupywali te działki. Tam ujście tej wody ma być, zarośnięte wszystko, nie odpływa woda. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, też pokazałem to pani Piszczek, odległości może od tej drogi. Jest jakaś infrastruktura podziemna ze studzienkami. Prawdopodobnie wykonane to zostało, ponieważ tam są torfowiska,
przy budowie kanału zostało wykonane dodatkowe odwodnienie, kilka spółdzielniach rewizyjnych, żeby po prostu ta woda nie podwaczała tych terenów tam. Takie jest moje zdanie na ten temat. No i zaglądałem do tych spółdzielniach, żadnego odpływu, pełne wody, nie ma żadnego odpływu, nie wiadomo, gdzie ta woda ma się podziewać. I też na ten temat nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Dlatego też postanowiłem, korzystając z obecności pana burmistrza, przyjść tutaj. Mam mapkę odpowiednią, mogę to wszystko panu sołtysowi na przykład, bo nie pora, żeby to tutaj się rozwodzić nad tym tematem, pokazać to wszystko, no bo po prostu 30-arowa działka po przejściu na emeryturę zalesiłem ją prawie całkowicie. Zalesiłem Olszynami, no i usychają, bo po prostu stoją we wodzie. Olszyna lubi tam mokre podłoża, no ale w wodzie rosnąć nie będzie. Usycha. I moja praca po prostu idzie na marne. Ja nawet dołożyłem sporych starań, że wzdłuż granic po jednej i po drugiej stronie wykopałem rowy, no i bez przerwy ta woda wypływa. A na końcu tej działki jest ten rów, który właśnie pan Kazimierz tam mówi, non stop. Ja przekopałem, bo nawet w odpowiedzi na moje pisma z urzędu otrzymałem odpowiedź, że urządzenia melioracyjne zgodnie z prawem czyszczenie tych urządzeń należy do właścicieli działek. No więc ja tam się zająłem pod swoją działką, nawet w kierunku tam w stronę pani Zając, która tam na tę hodowlę tych kur przekopałem, ale to jest syzofowa praca. Dziś nawet postarałem się tam pójść i zobaczyć, no ja obniżyłem poziom wody pod swoją działką, powiedzmy gdzieś 70 cm, ale tam ten ruch się tam porozlewał, że w niektórych miejscach 3 metry szerokości. I na tych wszystkich działkach oprócz gdzieś stoi woda, zarośnięte trzciną, nikt się tym nie interesuje. Może się spotkamy kiedyś, jeśli pan sobie będzie życzył, żeby się tym zająć, przedstawię wszystkie te sprawy, które tam poruszałem i może coś w tym kierunku się da zrobić, no bo w dalszym ciągu, jak to tak się trwało, to jest całkowita dewastacja tych terenów. Już jest w dalekim stopniu posunięta, a jeśli ja stracę siły, nie dam rady już tam nic zrobić, no to pewnie i ta moja działka zostanie zdewastowana. A druga sprawa, żeby skończyć ten temat, dotyczy tego oświetlenia już tej drogi. Ja wyraziłem zgodę na przejście, powiedzmy tam, tej instalacji całej, tylko chciałem tutaj właśnie powiedzieć, że jeśli będą wykonywane prace, żebym został powiadomiony, żeby mi nie wstawiono słupa po środku działu. Jeżeli będzie tam gdzieś coś planowane, żeby to nie było w środku działki, tylko gdzieś w pobliżu granicy, z jednej czy z drugiej strony, żeby po prostu nie psuć ewentualnych wjazdów, czy może to kiedyś tam poprawi się, że może tam kiedyś zostaną tereny przeznaczone pod budowę. Także tą sprawę chciałem tutaj jeszcze właśnie poruszyć. No to tak pobieżnie by było na tyle, jeśli chodzi. Najważniejsza rzecz to z tą wodą, która tam. To jest woda z kanału. Mniej wody tam nie ma się pod kanału. Dobrze, proszę zapisać to wniosek pana Franciszka Pasienka. Ja bym prosił, żeby pan takie pismo plus mapkę, plus te pisma, które pan składał do urzędu. No, ja je skopiuję. Dokładnie, ale ja nie mówię tego dzisiaj. Spotkamy się, umówimy, ja to sobie skopiuję. Pokaże mi pan tu na miejscu. Podjedziemy. Ja w tym momencie będę sobie mógł podjechać do urzędu do pani Mateuszy Szczygłowskiej, porozmawiać z nią na ten temat. A w tym temacie chciałem powiedzieć tak. Ja w ubiegłym roku, koło października, listopada, pisałem artykuł do gazetki Nasza Przyszłość. Rozpowszechniłem na stronie internetowej InfoSkawina taką informację, że będę chciał albo w czerwcu, albo w następnym zebraniu jesieni, koło września, po wakacjach, jedno z zebrań wiejskich, kiedy wyczerpiemy porządek dzienny, przekształcić walne zebranie akcjonariuszy, żeby powołać spółkę wodną. Szczególnie bym nabierał mieszkańców z tak zwanej części Żorów, ponieważ tam jest niebezpiecznie, a szczególnie wtedy, kiedy są duże opady, kiedy są ulewy i tak dalej. I tej wody jest nagle w krótkim czasie dużo.
I być może powołanie takiej spółki wodnej. Byłem w kontakcie z panem Laskowskim. Pan Edward też zna temat. Rozmawiałem ze starostwem, ponieważ to tam trzeba zrobić zgłoszenie stawki i tak dalej. Ja tu pomogę napisać. Będziemy oczywiście to konsultować z gminą, ale taką spółkę wiejską będę chciał, żeby ona tu powstała. Ja w jej władzach absolutnie nie muszę być. Ja tylko doradzę z początku, natomiast wy jako mieszkańcy sobie wybierzecie władzę, ustalicie składki, jakie będą. I tak jak mówię na moim zebraniu tu wyborczym, będę starał się namawiać państwa do tego i potem są dotacje z budżetu państwa, czyli od wojewody można występować z wnioskami, wkład własny 20% i tak dalej. I wy jako mieszkańcy będziecie sobie ustalać te odcinki po terenach prywatnych, które są najbardziej konieczne do realizacji w pierwszym etapie robić, ponieważ rowy gminne i tak dalej to należą już do zadań własnej gminy. Chyba, że się nie ale bardzo, ale panie Kazimierzu, bardzo bym prosił, żeby pan nie przeszkadzał, bo jeżeli będę pytał, czy pan ma jakiś wniosek, to proszę, a nie w taki brutalny sposób nagle się wyrywać i przerywać. Mamy tu gości i chcielibyśmy, aby to było kulturalnie prowadzone. Ja tłumaczę, jestem za tym i będę państwa namawiał do spółki wodnej, a państwo sobie będą wybierać władzę, decydować, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Natomiast cel jest szlachetny i dobry, ale jeżeli się państwo sprzeciwią i nie będą chcieli, to proszę potem nie myśleć pretensji, że państwo chciało w pewien sposób wspomóc mieszkańców, a mieszkańcy od razu powiedzieli, że nie, bo jemu się to należy. Nie tędy droga. Spróbujmy coś sami zrobić. Dać ten wkład 20%, a dostanie 80%. No takie są czasy. Każdy liczy, ekonomia się też liczy. I też budżet gminy jest w jakiś sposób rozpisany. I też pan burmistrz ani rada miejska no nie wyczaruje dodatkowych pieniędzy. Więc musimy coś zrobić sami. Ja namawiam do tej spółki wodnej. Mamy kilkanaście miesięcy. Będą ulotki, będą informacje. Poproszę księdza proboszcza, żeby te informacje pozwolił też na terenie kościoła zostawić. Będzie informacja na stronie sołeckiej, będzie informacja za zgodą pana redaktora na info z kabina. I proszę państwa, na dyżurach sołeckich, które już ogłosiłem, zawsze w ostatnich piątych miesiąca, jeżeli sala świetlica będzie zajęta, będzie informacja wcześniej, będzie u mnie w biurze. Są telefony do mnie podane na stronie, można dzwonić, już mieszkańcy dzwonią. Więc w tym temacie chciałem tyle powiedzieć, natomiast tu widzę, że pan Franciszek jeszcze chciał uzupełnić. To mi jedna sprawa. Tak, bardzo proszę. Między innymi, jeżeli chodzi o tą wodę. Kiedyś przecież przed laty, zanim kanał został wybudowany, rzeka, która kończy się teraz na kanale, przechodziła przez część Żoru i wpadała do Wisły. I to staro rzecze obecnie jest zarośnięte, rowy, które są przydrożne, stoi woda, ja sobie rekreacyjnie na rowerze jeżdżę, powiedzmy w niedzielę i wszędzie woda stoi, bo to staro rzecze jest zarośnięte i tam woda w ogóle nie spływa. Rzeka, która jest tutaj, ten most na drodze krajowej, ona się kończy w kanale, a kiedyś ona szła do Wisły. I ta część, która pan zbierała, przecież płynąc tam, woda to zbierała z tych okolicznych łąk, z tego wszystkiego i obecnie tam nie ma drożności w ogóle żadnej. Dziękuję. Tak, panu Marianie? Ja chciałem bardzo panu Franciszkowi podziękować za szczegółowe wyjaśnienie tego problemu rowu, bo nikt się nie odważył tak dokładnie i szczegółowo wytłumaczyć wszystkim. Natomiast już pojawiły się różne nieprzyjemne informacje, które do mnie jako doradnego dotarły, że pan Franciszek to on jest przeciwny robienia jakichkolwiek inwestycji, między innymi oświetlenia, czy innych, które przez sołtysa i Radę Sołecką są planowane. Dziękuję, że wyjaśnił to, że nie jest przeciwny, tylko po prostu potrzebuje konsultacji, jeżeli będzie słup, żeby ten słup był ustawiony tak, żeby mu nie zagrodzić całkowicie działki. A druga rzecz, jeżeli chodzi o tą rzeczkę, to jest jedna rzeka od Zapory włączana do Skawiny, do elektrowni, gdzie po prostu rzeka się kończy w kanale. Wszystkie rzeki, które od południowej strony płyną,
są rurami przeprowadzone pod dnem kanału. Nie wiem, czy ktoś o tym wie, czy nie, czy... Natomiast ta rzeczka tak została, wybuchła II wojna światowa i później nikt nie wrócił do tematu, żeby po prostu zrobić tak jak wszędzie. I tak zostało. I po, tą rzeczkę pochłonął kanał. Dziękuję. Chciałem powiedzieć tak, odpowiedzi na sprawę poruszoną przez panią Mariana Pasierka. Sołtys dwa dni czy trzy dni temu był w Urzędzie Miasta i otrzymał z Wydziału Inwestycji 8 sztuk oświadczeń, gdzie są pewne zastrzeżenia. Jednak chciałem zdementować, żeby sołtys komukolwiek z mieszkańców Jaśkowic powiedział imiennie, kto ma zastrzeżenia. Ja się tylko zobowiązałem w Urzędzie Miasta, że będę rozmawiał z tymi osobami i poproszę na tą rozmowę panią Halinę Kapustową, która załatwiała te oświadczenia, czyli poświęciła dużo czasu i sprawy prywatnej na załatwienie tych spraw. I w ciągu tych 3 dni nie opublikowałem żadnego nazwiska publicznie, że ktokolwiek blokuje oświetlenie wzdłuż tego odcinka. Jeżeli będą potem po moich konsultacjach z panią Kapustową dalej sprzeciwy tych mieszkańców, no to po prostu powiadomię oficjalnie Urząd Miasta, wcześniej Radę Sołecką, że są takie a takie sprzeciwy i urząd podejmie decyzję, czy zlecać przetarg na dokumentację, czy też nie. Bo ja się mógł na tym nie znać. Natomiast szkoda wyrzucić 13 tysięcy, które mamy w projekcie budżetu, w tym momencie już nie w projekcie, w uchwalonym budżecie z października ubiegłego roku na wykonanie dokumentacji projektowej na to oświetlenie. Ponieważ prawdopodobnie się zdarzy to w ten sposób, że pan burmistrz nie wyrazi zgody, jeżeli będzie kilka osób przeciwnych realizacji postawienia słupów wzdłuż tych działek, ponieważ po drugiej stronie się nie da, bo tam jest teren kanału. Więc to jest informacyjna sprawa moja. To jest na etapie bardzo świeżym i ja przeprowadzę rozmowy z tymi osobami, które miały zastrzeżenia. Pojadę tam razem z panią Kapustą i dopiero potem powiadomię urząd, jakie są definitywne decyzje tych mieszkańców. Natomiast na pewno z moich ust nie padnie jakiekolwiek nazwisko właściciela działek bądź działki, która na to nie wyraża zgody. To jest moje zapewnienie i takie nazwisko na pewno nie padnie, żeby potem mieszkańcy mieli pretensje. Jeżeli sam mieszkaniec powie i przyzna się, no to już nie będzie moja wina, ale nikt nie zarzuci mi, że ja jakikolwiek tam ujawniłem sprawy osobowe bądź też inne. Bo tak jak tu przed chwilą pan się powiedział, że też by nie chciał na środku mieć słupa, bo w przyszłości jak będzie teren budowlany, no to ma już po działce. Ja to rozumiem. Natomiast mówię, jest to bardzo świeża sprawa i dopiero będziemy ją do końca próbowali załatwić tak, aby te pieniążki nasze przewidziane na ten cel nie przepadły, albo nie trzeba było ich przesuwać na co innego. Bo jeżeli się okaże, że nie możemy tego zrobić, no to automatycznie zwołamy zebranie miejskie, jeżeli skonsultujemy to najpierw z urzędem, czy te pieniądze, które mamy podjęte uchwałą na oświetlenie, będzie można przesunąć na przykład na asfaltowanie. No bo szkoda, żeby one po prostu nam przepadły. To taka informacja jest dla państwa. Proszę o następne pytania. Tak, proszę bardzo. A ja tam podejdę może z mikrofonem, dobrze? Nie trzeba. Trzeba, jakbyśmy źle zrozumieli, jak się nagra. No po prostu mówią tak, żeby po prostu mówią, że żeby nożorak od pani Krzyżówki zrobić do gminy Brzeźnica. A czy ktoś wie, jaka jest droga u nas? Na Żabidoku, ja bym też chciała wiedzieć. Ale Żabidołek jest przed torami, a u nas nie wiem jaka jest nazwa, ale chyba diabeł powiedział dobranoc, bo tylko chyba tak można nazwać.
No i tutaj, tutaj pan Żukowski już od kiedy składa wnioski i dalej jest nic nie zrobione. Pani sobie powiedziała, że tam ten do jednego domu. Ale, ale proszę o kolejną rzecz. Jak byłam w jesieni u pani sołtys, owszem jej, powiedziała tak, że jeszcze tam gdzieś, nie wiem, na, nie tam opłata, to się inaczej nazywa. Tutaj na Wieliczkę, aha, na Wieliczkę jeszcze nie jest zrobiona, nie zrobiony jest asfalt. Powiedzcie, kto z Wieliczki tutaj chodzi do szkoły? Kto z Wieliczki tutaj chodzi do kościoła? Czy na autobus, czy na buza? To z Wieliczki. Powiedziała mi, że tam jeszcze nie jest zrobiona droga. A u nas chodzą dzieci do szkoły, chodzą ludzie do pracy i chodzą ludzie chorzy. Na 6 domów i 200 metrów nie ma. A jeszcze po drugie są domy, a jeszcze się będą budowały, jeszcze też tam będzie więcej. I ktoś tam chce asfalt zrobi od pani Szydłowskiej do gminy Rzeźnicy. Ja nie mówię, proszę panią, o asfalcie, tylko żeby zrobić jakąś tratankę taką. Nie asfalt. Dobrze, ja się zgadzam, ale ja nie jestem przeciwna. Ja nie jestem przeciwna. Ale tam trzeba zrobić porządek, bo tam będzie dzikie wysypisko. Dobrze, zróbcie, wszędzie zróbcie. Ja nie jestem przeciwna, tylko zróbcie najpierw tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. A tam jest jeden przejazd, tam jest w ogóle to ja nie przejeżdża. Tam jest w ogóle nie przejeżdża. A po drugie oświetlenie, gdzie mamy jakie oświetlenie? Gdzie? Sołtys dopiero został, sołtysem jest... Dobrze, ja nie mówię do sołtysa, tylko mówię do poprzednich. To trzeba wcześniej było działać. Ja już też mam urzędnie miasta i kazano mi iść do pani sołtysa. Wiecie, wszyscy obiecywali, trzeba chodzić, zgłaszać, pisać. Ja mówiłam i prosiłam też niejednego. Dziękuję bardzo. Panie Natomiszu, panie. No to panie pisma, no to chcę ocenia. A sołtyska pan ile na to jest? Bo niech nam się wypowie, ile sołtyska za tą całą kadencję przywiozła. Proszę bardzo. Panie ma państwo. No to ja mam jedno do powiedzenia, bo mają ludzie bardzo dużo do powiedzenia, ale na zebraniach jest bardzo mało ludzi. Na ostatnim zebraniu październiku, które było, było nas 16 osób. Był pan Tomczak, z żoną był pan Waga. I naprawdę na większość zebrań chodzę. Nie przychodzę z tego, jak jestem chora. A później ludzie mają wielkie pretensje. Nie mówię tutaj w obronie sołtysa, bo to nie o to chodzi. Tylko mówię, chodźmy na zebrania, ustalajmy ten budżet. Ale przepraszam, u nas, jak się dowiemy, to już jest po zebraniu. To nie chodźcie do kościoła. Przepraszam bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? Tak. Proszę, proszę zaproponować. Pan wie, ma pytanie. Proszę bardzo. A nie pan odpowiedzi. Nie osobowy to nie mieści się człowiek. Jak dzieci idą do szkoły, to może kiedy widzieć, jak dziecko tam na 150 metrów odległości jest zawieszona droga od Chrapkowej do samego Nowaku. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Na te trzy pytania ja zaraz udzielę odpowiedzi, to co będę potrafił. Czy jeszcze są jakieś pytania? Proszę bardzo. Ja nie potrzebuję mikrofonu, ja mam stary bekarski głos, więc mnie dobrze słychać. Ja mam pytanie, kto odpowiada za stan techniczny mostu na Kanale? Bo nie wiem, czy pan sołtys pewnie wie, bo ostatnio jeździł, co się tam teraz dzieje od strony, nie od nas, od tej strony, której się znajdujemy, tylko od strony Skotni. Tam dziura już jest no, mniej więcej na 60% szerokości. W miejscu, w którym jest no jakby przyczółek mostu. I ta dziura się robi coraz większa. I głębsza. Jak jechałem na wizję, kiedy mierzyliśmy, jaki odcinek będzie robiony, to oczywiście przejechaliśmy przez tą dziurę. I na moje pytanie to pracownik Urzędu Gminy powiedział, że gmina tam nie może w tym momencie bez zgody właściciela, czyli chyba tych z żeglugi, nawet centymetra czegokolwiek położyć. To jest jedna sprawa.
Ja mogę oczywiście poprosić pana burmistrza, żeby wspomógł, kto odpowiada, bo nie jestem w stanie odpowiedzieć dzisiaj, kto odpowiada, ale podejrzewam, że jak ten most jest na kanale, to być może coś żegluga ma z tym wspólnego, ale proszę to zaprotokołować pani Moniko, ja się postaram rozeznać, kto za to odpowiada i udzielę panu tej odpowiedzi. Jeżeli będzie to w gestii gminy, to będziemy występować do gminy, żeby tą dziurę załatali, ale jeżeli nie, to najwyżej możemy tyle zrobić, że ja jako sołtys napiszę pismo za pośrednictwem gminy o wystąpienie do tego organu, który odpowiada za to, gdyż to jest faktycznie niebezpieczne. Tyle mogę panu odpowiedzieć na to pytanie w tym momencie. Bo nie powiem panu, że jutro przyjedzie ekipa i to zaleje, prawda? Tylko muszę to rozeznać i dam panu odpowiedź. Dobrze? Czy... Nie, no porządku, tylko żeby to nie było za rok, to być może prosto już... Proszę pana, ja w ciągu 3 tygodni miałem 68 interwencji i około 60 już załatwiłem. Więc dajcie mi tą sobotę, niedzielę, ja rozeznam już w internecie, kto będzie właścicielem, a w poniedziałek zacznę działać. Okej? Okay? Tam było pytanie o tak zwany żabi dołek. Parę dni temu przyszedł do mnie pan Żukowski, a dzień wcześniej, a przepraszam, ja tam nie obraziłem państwa niczym, tylko rozumiem, że wyjaśniona sprawa, okej, okay, dobrze. A wcześniej przyszedł do mnie pan Sergiusz i przyniósł mi pismo od pana Żukowskiego z podpisami bodajże 17 mieszkańców. Odnośnie tej drogi na tak zwany ten, tam jest dosłownie napisane żabi dołek. Ja w tym samym dniu, ponieważ pan Żukowski wyraził zgodę, że ma jakby zgodę mieszkańców, że może ich reprezentować, podał telefon. Od razu do niego zatelefonowałem i umówiłem się. Przyjął do mnie w sobotę, a więc niecały tydzień temu. Przywiózł mi całą dokumentację, z której wynika, że korespondował z Urzędem Miasta oraz z sołectwem. Przynajmniej do 2013 roku. Jednak jak przeglądałem protokoły z zebrań wiejskich, ponieważ z posiedzeń Rady Sołeckiej pani sołtys oświadczyła, że nie pisali protokołów i nie dostałem ani jednego protokołu z posiedzenia Rady Sołeckiej, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy jakiekolwiek sprawy wcześniej przez Radę Sołecką były poruszane w tym temacie. Z zebrania wiejskiego, jak przeglądałem sobie protokoły ze 4 ostatnich lat, faktycznie tam w roku bodajże 2012 albo 2013 jest taki krótki zapisek dotyczący drogi żabi dołek. Natomiast z pism, z których wynika jednoznacznie, że pan burmistrz Schneider korespondował pan Witold Grabiec, ponieważ też tam było pismo pisane do przewodniczącego Rady Miejskiej wtedy jeszcze. I było obiecane w piśmie sołtysa Rady Sołeckiej, tam bodajże jeszcze pani Ewa też się pod tym podpisała, że w 2013 roku może tam być w zależności od posiadanych środków jakaś nawierzchnia, smołówka czy coś w tym rodzaju. Ale z tego wynika, że państwo odpuścili 2013-2014, żeby przyjść na zebranie wiejskie, zmobilizować mieszkańców, żeby wam przegłosowali tą propozycję. Ja w ubiegłym roku, w październiku, pan Waga rozpoczął temat drogi na Żorak. Siedział za mną i doszło tam do pewnego sporu, ponieważ tuż przed głosowaniem jeden z mieszkańców jeszcze pytał, jaki jest wniosek Rady Sołeckiej. A odpowiedź pani sołtys była, robimy drogę z Stronowicej Góry. Ja złożyłem wniosek, żeby drogę robić na Żorak i taki wniosek przeszedł. Szkoda, że państwo w ten sposób nie działali. Ja dzisiaj dziękuję, żeście przyszli na to zebranie tak zmobilizowani. To zostanie tu zaprotokołowane. Mogę tylko tyle pomóc, że tak jak powiedziałem tam bodajże panu Czubajowi, tak? Że jak będzie sprawa kamienia, nie będzie już teren rozmokły, podjedziemy tam z członkami Rady Sołeckiej i we dwóch, trzech, poprosimy mieszkańców, przynajmniej nie wszystkich, ale żeby tam byli, pokazali co i jak, bo tam jest teren jakiś, który jest też terenem prywatnym. Bodajże chyba od pana Żukowskiego. Bo chyba do pani Wantów jest tylko droga, tam jakaś wewnętrzna, gminna czy publiczna. Gminna. No ale ona się tak jak zwał, wiem o co chodzi. Więc wtedy postaram się przekonać Radę Sołecką,
żeby ten kamień, który tam dostaniemy, nawet nie znam jeszcze jego ceny, nie wiem ile to będzie samochodów, rozdysponować tak, żeby sprawiedliwie to podzielić. I żebyście w jakiś, przynajmniej w tym roku, warunki do poruszania się na tej drodze mieli. Natomiast zapraszam w jesieni, kiedy będzie podział budżetu, żeby dyskutować tak, jak jesteśmy tu dzisiaj obecni. Jest nas dużo mieszkańców, a nie tak jak tu dalsza sąsiadka mówiła, że przyszło tam 16 czy 18 osób i dzieliliśmy budżet i w tym momencie można było wszystko załatwić. U was jest 17 mieszkańców, wystarczy, żeby przyszło i byście mieli drogę. A nie miałyby żony. Na takiej zasadzie polega, na takiej zasadzie polega demokracja i podział budżetu. Nic tu sołtys wam nie załatwi, jeżeli mieszkańcy tego nie przegłosują, bo sołtys nie ma takiej władzy. Może to pan burmistrz to potwierdzić, jeżeli chodzi o podział środków budżetowych. I tylko w ten sposób mogą państwo to walczyć. Ja deklaruję, że sprawa kamienia i utwardzenie doraźnie waszej drogi będzie rozpatrywana, jak będzie realizowana sprawa utwardzania. Ale wie pan, panie sołtysie, my już nieraz prosiliśmy o ten kamień. Niech tutaj są, jest Renia, która jest Krysia, ile razy nam sołtyska przywiozła tego kamienia. Myśmy raz przywozili prywatnym swoim samochodem, sami sobie robiliśmy, drugi raz pan Żukowski też sobie prywatnie przywoził i raz tylko mi się wydaje przywiozła pani sołtys, jeszcze to wywaliła przed torami, a za torami my sobie tam dowoziliśmy. No właśnie, na ten żami to jak przywiozła, na ten drugą stronę nie przywiozła nic. Proszę panią, odpowiem w ten sposób. Ja 6 dni temu poznałem wasz problem. 6 dni temu i pochyliłem się nad nim, ponieważ odbyłem spotkanie, tu zadeklarowałem, że będę to miał na uwadze, ponieważ w ten sposób, jak mieszkańcy będą zgłaszać, ja będę mógł działać. Jeżeli mi nie będą zwitać, proszę nie myśl pretensji do mnie. Na zebraniu wyborczym 10 lutego pani sołtys zdawała sprawozdanie. Czytała rok po roku, co było realizowane. Dlaczego nikt z państwa, pomimo tego, że przewodnicząca zebrania pytała, czy są jakiekolwiek pytania do sprawozdania, nikt z państwa nie zadał żadnego pytania. Zaakceptowaliście, a byłyście panie na tym obecne. Zaakceptowałyście panie, że nie ma żadnych pretensji do sprawozdania. Czyli teraz proszę nie, w cudzysłowie powiem, nie ruszać już pani poprzedniej sołtys, bo nie mieliście do nich żadnych. Ale ja powtarzam, na zebraniu 3 tygodnie temu nie miałyście panie żadnej pretensji do pani sołtys. Ona jest dzisiaj nieobecna i bardzo bym prosił do tego tematu nie wracać. Ja wam jako sołtys obecny przyjąłem do wiadomości tą sprawę. Postaram się wam pomóc, ale tak jak mówię, wspólnie z Radą Sołecką oraz po stwierdzeniu ile pieniędzy to wiemy ile mamy. Jaki będzie koszt transportu, jakie będzie potrzeby ludności, czyli mieszkańców. I w ten sposób to rozdysponujemy, możemy wam pomóc. Natomiast zapraszam w jesieni na podział budżetu i tam proszę bardzo walczyć. Walczyć i jeszcze raz walczyć jako mieszkańcy, bo tylko wy możecie to przegłosować. Tak wam mogę pomóc. Natomiast jak przegłosujemy jakąkolwiek nawierzchnię u was, czy to będzie prawdziwy asfalt, czy nakładka, czy jakaś smołówka, czy coś asfaltopodobnego, to wtedy wyliczy urząd, jaka to jest cena i będziemy się znowu zwracać do pana burmistrza, żeby nie wsparł finansowo tej inwestycji, żeby ją zrobić w całości, bo jak zrobi kawałek, znowu będą pretensje, że 3 domy nie mają, a 2 domy mają, bo tam jest tylko 2 domów. Ja rozumiem waszą sytuację trudną i tak jak mówię, ten temat na chwilę obecną zakończmy, bo asfaltu w tym roku na pewno tam nie ruszymy, natomiast ja postaram się wspólnie z Radą Sołecką, jak będzie już złożone wszystkie zapotrzebowania od mieszkańców, pojechać w te tereny i was wspomóc. Jeżeli nam braknie, to naprawdę pojedziemy do pana burmistrza i będziemy prosili o te 3 czy 5 samochodów kamienia dodatkowo, żeby mieszkańcy w jakiś cywilizowany sposób mogli się poruszać po tej drodze. Panie sołtys, a co ja się miałem na zebraniu odzywać, jak ja byłam u pani sołtys i powiedziała mi tak, że już za późno jest. A parę dni po zebraniu przyszłam, bo po prostu nie wiedziałam, mogłam w szpitalu, nie wiedziałam, że jest zebranie.
No nie jedzą, bo my też mamy swoje sprawy. Że nie stać, że mówicie, no to dobrze. Tak, proszę bardzo, jeszcze. A jeszcze chciałam zaprosić pana burmistrza na tą górkę od krzyża na dół, żeby się przeszedł. Żeby się przeszedł, jak dzieci mogą chodzić tam do szkoły. Chodzi nam rannie, popołudniowo. Jak tam można zejść ze szkoły dziecku, które chodzi do trzeciej klasy na przykład, czy do drugiej, czy do... Nie tylko do Albanii. To. To jest na całkowicie. Ale to idźcie, ma pani cztery wjazdy w firmy, między tymi firmami jadą samochody, które to dziecko ma iść. Bardzo proszę, czy są następne pytania? Dziękuję bardzo. Bardzo bym Państwa prosił o chwilę spokoju. Proszę Państwa, Panie Marianie, bo jest tam pytanie z tyłu wcześniej, ale z tyłu jest wcześniej pytanie, proszę bardzo. Ja skończyłem się o tym zawężeniu, co jest w wiatrowni, tam do nas na końcu była, i tam trzeba by było, to 3 metrów jest zawężona, nie? A słupki graniczne są już, wszystko wytyczone. Tego by trzeba rower kiedy wykopać i zasypać tam i już by trochę... Proszę pana, odpowiem tak, przyjadą pan specjaliści, jak będzie ruszona budowa drogi na Żory i obiecuję panu, że mam do pana telefon, skontaktujemy się, pan mi to wszystko pokaże na miejscu. Dobrze. I będziemy tą sprawę pilotować, pytać w ten sposób, żeby pan był zadowolony, a jeżeli nie będzie, no to już nie będzie moja wina, ale postaram się ją pilotować, dobrze? Dziękuję. Proszę zaprotokołować tą sprawę też. Pan Marian teraz chciał. Ja tylko chciałem uzupełnić wypowiedź pana Mirka, bo w tej chwili naprawdę ta dziura na tym moście stwarza duże niebezpieczeństwo. To nie to, że samochodem ktoś przez dziurę sobie przejechał, czy komisja, czy sołtys, czy ktokolwiek, ale idąc w nocy, no nie jest trudno o wypadek. Na rowerze jak ktoś wjedzie, no to też może być wypadek. I co roku po zimie jest jakaś szansa, że są naprawy pozimowe i żeby doraźnie w tej chwili coś zrobić z tą dziurą, żeby po prostu zabezpieczyć, żeby dalej to się nie posuwało. Natomiast ja się tu nie wypowiadam jako znany... Proszę Państwa, proszę pozwolić panu Marianowi. Od mostu, bo nie jestem w tym zakresie żadnym specjalistą, ale po prostu kto ma jakąś wiedzę na ten temat, a codziennie przejeżdża czy przechodzi przez ten most, po prostu źle to zostało wykonane. Dylatacje zostały masą asfaltową zalane i teraz po prostu po zimie gdzieś to odparzyło od dylatacji i ta dziura się powiększa coraz większa. I jeżeli będą prowadzone jakieś rozmowy z właścicielem urząd gminy, no to trzeba po prostu brać pod uwagę, że to trzeba zrobić remont. To są dwie różne rzeczy. Naprawić dzisiaj dziurę, a zrobić remont, żeby były dylatacje czynne, jak na każdym normalnym moście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są następne jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym ja sobie, nie wiem, czy pan burmistrz sobie już to odczytał, pytania, które mam od internautów. Więc prosiłbym o udzielenie odpowiedzi najpierw. Chyba, że pan poseł, bo na mniej. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja się odniosę najpierw do tych rzeczy, co Państwo tutaj rzeczywiście poruszali. Cieszę się, że Państwa tak duża obecność jest na tym zebraniu. Dobrze, że mówicie o tych sprawach. Ja myślę, że pan sołtys tutaj nie czuje się obrażony. To, co było, to było, natomiast sprawy trzeba poruszać. No taka jest prawda, no jest ktoś nowy, każdy ma nadzieję, że te jego problemy zostaną wypuklone i rozwiązane. To samo jest u mnie w Urzędzie Miasta i Gminy. Mam po 12-15 stron. Niektórzy też mówią, że od 2010 roku są różne sprawy nierozwiązane. Oczywiście nigdy nie obiecuję, że już zostanie rozwiązana, natomiast na pewno głęboko się pochylamy i zdarza się, że nieraz od ręki pewne sprawy rzeczywiście są rozwiązywane. I też nie wiem, jak to się działo. Natomiast tutaj, co Państwo poruszali, no jest sprawa tych dróg. Rzeczywiście, to tak jak Państwo mówili, to nie jest fundusz wsi. To jest fundusz przeznaczony na rzecz sołectwa. To jest tak samo gminny budżet. Tylko przeznaczony właśnie do dyspozycji sołectwa. A zatem nie są to jakieś środki wyznaczone stricte dla Jaszkowic, dla Wielkich Dróg, tylko w tym budżecie Wielkim Gminy
są te środki na poszczególne sołectwa przeznaczone i z tych środków państwo macie właśnie realizować te swoje najpiękniejsze potrzeby. I rzeczywiście jest ważne, żeby na zebraniu budżetowym te najpiękniejsze sprawy były przegłosowane. Może się okazać, że są trzy pilne sprawy, ale któraś będzie przegłosowana, bo jest o jedna osoba więcej, która będzie za tą sprawą, prawda? I może się okazać, że nawet gdyby była któraś pilniejsza, ale jest mniej osób zainteresowanych tą drugą, taka jest demokracja. I tak sołtys musi realizować. Tak samo jak pan sołtys, jak i ja jesteśmy wykonawcami. Państwo jako zebranie mają władzę uchwałodawczą. Tak samo Rada Miejska wobec mnie ma władzę uchwałodawczą. Ja realizuję uchwały Rady Miejskiej. Wiadomo, że mam duży wpływ na to, że mogę zasugerować. Szanowni Państwo, bo to jest pilniejsze. No, każdy jest, powiedzmy, radnym z danego okręgu. Bliższa mu jest sytuacja w danym okręgu, ale jednocześnie musi się czuć radnym Rady Miejskiej, czyli musi działać na dobra całej gminy. Także tu też sprawy na pewno będą ważne i będą realizowane, jeżeli chodzi o budynek. No oczywiście, że przyłączę się do tego, no bo widzę szczytny cel, widzę zaangażowanie i dziękuję za to, że państwo to razem robicie, bo nie wyobrażałbym sobie, żeby ktoś rozpoczął, ktoś inny kończył. Tak, tak trzeba. Tak trzeba, proszę państwa. Współdziałanie jest bardzo ważne. Druga sprawa to ta droga na Żaby. No oczywiście, że też zastanawiam się, bo nie ukrywam, że to jest świeżutka sprawa. Też się zastanawiam, no jest budżet do dyspozycji sołectwa, są to mniejsze środki, budżet gminy ma większe środki. No i teraz trzeba znaleźć jakąś regułę, żeby pomóc. Wiadomo, że no najlepiej by powiedzieć, dajecie 46, za 46 wam robimy, prawda? Ale być może będziemy rozmawiać, być może znajdziemy taką regułę, że do takich spraw drogowych, tak jak robimy IS z powiatem, inicjatywy samorządowe, będziemy szukać pieniędzy, żeby dołożyć, żeby ubywało tych problemów. Natomiast tylko dlatego, że na Żole kanalizacja ma iść przed Wiertem. Jeżeli by to szła przekopem, to nie byłoby sensu tam robić takiej super nawierzchni, bo ona za jakiś czas będzie przekopana, ale na dzień dzisiejszy mam takie wiadomości, że to ma być przepyk, przewiew i tak dalej, i tak dalej. A zatem nie zostanie zniszczona ta nawierzchnia. Jeżeli to się potwierdzi, jeżeli będziemy szukać tych pieniędzy, to będziemy realizować. Gorąco państwa proszę o takie zaangażowanie, bo to, co pan powiedział tutaj o tych wodach, tak, niestety problem polega na tym, że my odpowiadamy za wszystko, a nie jesteśmy właścicielami wszystkiego. To jest największy nasz problem, że jest zarządca od wałów, jest zarządca od skawinki, jest zarządca od kanału, jest zarządca od Wisły. I problem jest, że ten, co zarządza wodą, nie zarządza wałami. Czyli jest dwóch właścicieli. Do tego są tak zwane melioracje szczegółowe. To, co pan mówi, rzeczywiście tak jest. Te melioracje bardzo szczegółowe to należą do właściciela. Tak było czegoś, no 30-40 lat temu na wiosnę wychodzili wszyscy, co mieli łąki, każdy z łopatą przekopał swoje i ta woda spływała. Teraz jest trochę inaczej. Nawet koło domu czasami nie wszyscy przeczyszczą swoje przepusty. To jest taka, proszę państwa, powiedziałbym, albo inaczej, znak czasu, że każdy chce mieć pięknie koło domu, ale jak już mu przyjdzie coś tam dalej zrobić, to już nie przekopie, nie weźmie kopaczki, nie weźmie graby, nie przegrabi. No bo tak uważa, że tak ma być, że płaci podatki i mu się to należy. No ale trzeba tak uświadamiać, że rzeczywiście możemy sobie nawzajem pomóc, może spółka wodna, może inne rzeczy. No zaczynamy też zajmować się tymi melioracjami. Może się zmienić prawo wodne, kiedy wszystkie, powiedzmy, te cieki wodne, te małe cieki wodne staną się na terenie gminy w jakiś sposób w gestii gminy, że będzie to musiała gmina robić. Tylko trudne byłoby to, gdyby to przeszło do gestii gminy, a zatem nie poszły żadne fundusze. Czyli znowu następny jakiś kawałeczek tortu z tego budżetu gminy trzeba byłoby wykonać. Ale wtedy przynajmniej ja miałbym tą świadomość, że muszę to zrobić i mogę zrobić. Ja z tym mostem. Też nie wiem, kto jest właścicielem. I może się okazać, że były takie przypadki, że rzeczywiście dla dobra mieszkańców robiło się kawałek drogi,
sprawa wylądowała w sądzie, bo zrobiliśmy kawałek drugi na prywatnym poletku do 5 domów. Nie dość, że w sądzie, to trzeba było płacić odszkodowanie i zebrać ten kawałek drogi. Na szczęście znalazł się ktoś inny, kto po prostu podarował kawałek działki i jest wytyczona nowa droga. Ale dlatego trzeba być tak ostrożnym, to co mówicie, przekopasz kawałek, wsadzi rurę i tak dalej. Proszę Państwa, bez geodezyjnego podkładu, bez projektu, nie ma szans, żebyśmy cokolwiek zrobili na trwale. Musi to być wszystko zgodnie z prawem. Co by nie robić takiej samej rzeczy dla nas. Tyle może co do Państwa uwag. Cieszę się, że są. Tak jak mówię, z pokorą trzeba je przyjąć. No i zabieramy się do roboty. Żeby jak najmniej było na kolejnych zebraniach. Jak będziemy jeździć, a będą coraz więcej, to znaczy, że źle pracujemy. Jak będzie coraz mniej, to znaczy, że jakoś nam się udaje w miarę pracować. I teraz te pytania. Pierwsze to pamiętam, że była firma Cliff. No proszę Państwa, tak, mamy firmę Cliff. Firma Cliff kupiła działkę od jednej z firm na terenie Głejchów i Aluminium. Była w Niepołomicach. W tej chwili dostała decyzję na transport, dostała decyzję na gromadzenie odpadów, ale złożyliśmy odwołania, zarówno my, jako burmistrz gminy, również stowarzyszenie, również prywatna osoba i w tej chwili starosta zawiesił tą decyzję. Ponieważ firma, powiem tak, według prawa, proszę Państwa, nie można jej nic zarzucić. Wszystkie oświadczenia, wszystko ma w porządku. Natomiast jest problem z działalnością tej firmy. A ponieważ Pan Marcin nagrywa, więc nie będę więcej mówił. Mamy wielki problem i robimy wszystko, że albo ta firma, jak już zostanie, to musi działać zgodnie z prawem i musi wszystkie instalacje, wszystkie zezwolenia i wszystko mieć tak, jak należy, albo razem ze stroną społeczną, i tu jestem zdeterminowany, nie sam, nie władza, bo niestety prawo nasze jest bardzo ułomne, jeżeli chodzi o takie sprawy. Czynnik społeczny, czyli wszystkie stowarzyszenia, wszystkie osoby, które są ze mną, radni, którzy są, mieszkańcy, będziemy razem próbowali, żeby nie było zagrożenia dla mieszkańców naszej gminy. Musimy iść razem w tym kierunku. Bo niestety to, co Państwu powiedziałem, rozmawiałem z burmistrzem Niepołomic, prawnie niewiele zdziałał. Na papierze jest wszystko w porządku. To jest największy problem. Problemy zaczynają się w środku, gdzie są zamknięte bramy, gdzie jest już po godzinach pracy i wtedy się dzieją dziwne rzeczy, pożary i tak dalej, i tak dalej. No od razu byłem w wojewódzkim inspektorze ochrony środowiska, od razu sprawą zainteresowałem się właśnie z Niepołomicami, z innymi jednostkami samorządowymi. Nie powiem, że jesteśmy bezradni, bo nie jesteśmy bezradni, ale będziemy naprawdę patrzeć na ręce temu przedsiębiorstwu, co robi, bo my już jedną katastrofę ekologiczną przeżyliśmy, proszę Państwa, jak była buta Lubina. I nie chciałbym, żebyśmy mieli jakąś drugą. To może tyle. Nie chciałbym za dużo powiedzieć, żeby później ktoś z firmy nie oskarżył burmistrza o to, że szykanuje przedsiębiorczość gminy Skarbina. Jeżeli chodzi o plan zagospodarowania. Proszę Państwa, plan zagospodarowania jest w tej chwili na takim etapie, że czekamy na wszystkie opinie dotyczące tych uwag, które zostały wniesione do planu i zostały załatwione pozytywnie. Jeżeli ostatnie opinie mają te instytucje od 3 do 4 miesięcy na to, w zależności od tego, czy trzeba coś uzupełnić, chcielibyśmy Radą Miejską, bo to Rada Miejska uchwala ten plan, aby pomimo, że jest dużo wątpliwości do tego planu, aby było to wystawienie i uchwalenie planu jeszcze w tym roku. Powiem tak, że kilkadziesiąt, może nawet tak ponad 100 osób ma wątpliwości, ma pretensje, bo nie zostały uwzględnione te uwagi, które Państwo zgłaszali. Natomiast powiem tak, kilkaset, a nawet ponad 1000 czeka, żeby zacząć budowę. No i teraz musimy też wybrać i radni, i ja, co zrobić. No wybieramy tą opcję, żeby uchwalić plan
i zacząć za jakiś czas procedować tak zwane punktowe zmiany w planie, jeżeli będzie to możliwe w najkrótszym możliwym czasie, ale już nie do całej gminy, proszę Państwa, do poszczególnych miejscowości. Po pierwsze będzie łatwiej, po drugie będzie szybciej, po trzecie ci, co w tej chwili mieli odrzuconą działkę, bo mają trzecią klasę gruntów, jeżeli rzeczywiście są takie przypadki, mieszkańcy robią badania tych gruntów, czwarta klasa już nie musi mieć zgody ministerstwa na działkę budowlaną. A zatem wiem, że bardzo dużo mieszkańców Radziszowie, bo nie Radziszowski, zaczyna robić badania gruntów swoich i w tej chwili dostają już takie badania, że to jest czwarta klasa gruntów i łatwiej będzie przekształcić na działkę budowlaną. Od razu Państwu mówię szczerze. Tak jak mówię, mam nadzieję i też nie obiecuję, nie podaję terminu, bo jestem w tym urzędzie już 7 lat, 4 jako zastępca byłem i wiem, że prosiłem, nie podajcie konkretnych terminów, bo różnie się może zdarzyć, a od 2 lat są podawane konkretne terminy. Albo marzec, albo październik, albo następny marzec, albo następny październik. Zrobimy wszystko, żeby było to jak najszybciej. Tyle mogę Państwu obiecać. A most na Strawnicy. No. To powiem tak, jaki jest teraz etap. Oczywiście to, co Państwu mówiliśmy wcześniej, że troszeczkę rozmów prowadzone było i również z byłymi ministrami i z obecnymi posłami i ministrami w Warszawie. Wszyscy się interesują i chcą nam pomóc, natomiast jaki będzie efekt, zobaczymy. My upieramy się przy tym, żeby, jeżeli byłoby to możliwe, odłożyć przebudowę mostu na jakiś czas, ale to przebudować. Natomiast też ktoś pytał, a jaką macie propozycję, jak ten most jest w złym stanie? Ano taką, że być może ograniczenie tonażu tylko do samochodów osobowych, a wtedy wszystkie ciężarowe jadą w obwodnicy. Jest taka możliwość, myślę, że jest to przeskoczenie. Natomiast co zrobi Generalna Dyrekcja Drugi Autostrad? Czekamy. Czekamy. Tu pan poseł też zainteresował Generalną Dyrekcję w Warszawie, zainteresował pana wiceministra. My ze swojej strony troszkę monitorowaliśmy u pani minister Wasiakowej. No i czekamy na efekty. No trudno, bo są to procedury takie, jakie są i no boję się, że pomimo naszej wielkiej akcji możemy zostać przymuszeni do tego, że będzie to robione tylko taki remont, jaki jest. Ale ja mówię, nadzieja umiera ostatnia, chociaż czasami mówią, że nadzieja jest matką głupiego, ale ja to nie wierzę. Po prostu czekamy do końca, liczymy, że jednak może ktoś tam ma taką świadomość, że robi ten remont na 20-30 lat i ma to być taki porządny, solidny remont, czego Skawina nie doświadczyła przez ostatnie lata. I jeszcze tam coś jedno było na widzę. Aha, MPK. No otóż tu ostatnio była akcja PiS-u, ponieważ na zebraniach były różne sytuacje, że za mało, że za, nie wiem, za często, nie wiem, po co tam jeździ, nie wiem, dlaczego nie jeździ. Więc poprosiłem tutaj z opisu, żeby jedno takie pismo do tych linii, które krążą, czyli od strony Brzeźnicy i w stronę Ochocy i do Borku, żeby stosować takie pismo, czego mieszkańcy oczekują. Jest takie pismo złożone i teraz jest takie pytanie, czy ja uważam, że będzie w dobrym kierunku. Nie wiem, proszę Państwa. Nie wiem, proszę Państwa, bo też mam sugestie z drugiej strony. Po co wszystkie autobusy kierować do Krakowa, skoro jeździ nimi 5 osób na niektórych kursach? Czy nie lepiej zagęścić autobusy do Skawiny, a niektóre tylko do Krakowa puścić tam, gdzie większość mieszkańców jedzie? Powiem, że nie będzie to tylko nasza decyzja, ponieważ te wszystkie pisma w marcu będziemy przekazywać do SIKIT-u, czyli takiego operatora, który się zajmuje współpracą z MPK i będziemy się zastanawiać, bo może się okazać tak, że niektóre rzeczy zostaną zrealizowane, czyli powiedzmy, będzie można prowadzić dodatkowy kurs w ramach tych samych autobusów, ewentualnie któryś kurs wydłużyć do Krakowa, ale może być też tak, że ZIKIT powie, no dobrze, no damy panu kurs, ale to musi być drugi autobus i on musi jeździć cały dzień. Czyli zamiast dopłaty, powiedzmy tam 500 000, będzie pan dopłacał 1 000 000, czy pana na postaci.
No i wtedy, no co mogę powiedzieć, no nie stać mnie, prawda? Jednej sprawy można nie załatwić. Natomiast prosiłem, żeby to szczerze pisać. Nie wiem, czy Państwu mówiłem o tych mieszkańcach, którzy gdzieś tam mówiłem pewnie, że była 40, później przyszło 70, żeby z powrotem przesunęła. Mówiłem to? Tak. Nie? Nie. Otóż był taki przypadek, że 40 mieszkańców przyszło, żeby ich przesunąć w jedną stronę, o 15 dni od autobus. No ja mówię, uważajmy, bo coś może być na rzeczy. No i za miesiąc przyszło 70 osób, żeby z powrotem przywrócić ten autobus. A drugi to taki przypadek był, jak przypadek do muru byłem. I panie tak już, no myślę, że pobiją, mówią, one nie mają, przemierzaj na 22 do pracy. No tak mnie coś tchnęło, mówię, a ile was jeździ? No 4. A, ale co dzień? Nie, co trzeci tydzień. Więc naprawdę trzeba być ostrożny z tymi obietnicami, bo praktycznie tutaj, no, musi być ten rozsądek. No nie da się, proszę Państwa, też każdemu dogodzić, żeby dopasować te kursy komunikacji miejskiej. Ja uważam, że jest nieźle. Natomiast no, tam, gdzie jest jakiś problem, trzeba to poprawić, a być może by się udało tak na 2 lata, jeżeli by to wypaliło, to co mówiliśmy tutaj na poprzednim zebraniu, czy ten parking lot, ten węzeł komunikacyjny i ta szybka kolej aglomeracyjna, jak Państwo czytacie gazety, no znowu są jakieś problemy z tą łącznicą. Też rozmawiałem z marszałkiem, powie, jak nie masz wpływ na to, no mogę tak samo prosić jak i ty. Także liczmy, że niektórzy się wywiążą z tych obietnic, a my zróbmy to, co do nas należy i oby było dobrze. I tego sobie życzmy. Także Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Panie Sołtysie za to, że mogę tu być z Wami, bo nie ukrywam, że cieszę się, że zebrania będą nie raz w roku, nie raz na 2 lata. A ostatnio byłem na zarządzie, pytam się, ileście się razy zebrali w ciągu tych 4 lat. Wiecie Państwo ile? A nie razu. To wiecie, ile przez 4 lata się nagromadzi u człowieka złości i zdenerwowania, że pewne sprawy są niezałatwione, a zarząd mi przyniósł miesiąc przed zebraniem pobożne życzenia, co by chciał zrobić w tej kadencji, co już była? No nie może tak być. Dlatego chodźcie na zebrania, nawet najtrudniejsze tematy, pewnie, że nie wszystko tutaj można wyjaśnić. Ale to, co Pan Sołtys powiedział, telefon macie, internet macie, zmailować, telefonować i przychodzić na te spotkania i wierzę, że właśnie wiele spraw zostanie tak wyjaśnionych, bo tu na zebraniu nie da się rozwiązać niektórych spraw, ale jak wiemy o nich wcześniej, to się my też dobrze przygotujemy na zebrania i będziemy mogli już tak pełne odpowiedzi udzielać. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję i chciałbym poprosić o głos pana posła. Są 2 pytania, już zapoznałem wcześniej, może powtórzyć. Dobrze. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Może ja bardzo krótko również tych pytaniach, które Pan sobie tutaj przed chwilą pokazał na kartce. Byłem Państwa na zebraniu poprzednim, tym wyborczym, ale nie mogłem niestety do Państwa zostać, bo miałem jeszcze jedno spotkanie, na które pojechałem do Krakowa i z tego powodu też nie udało mi się poprzednio zabrać głosu. Na początku pozwólcie Państwo, że pogratuluję Panu Sołtysowi Nowej Radzie Sołeckiej, życząc sukcesów i wiele satysfakcji z pracy dla tej społeczności lokalnej Mieszkowic. Natomiast pytanie, które na tej kartce się pojawiło, jedno jest związane z sytuacją przy drodze krajowej i z budową chodników przy drodze krajowej. I to też jest taki temat, który pewnie na ostatnim zebraniu był tutaj poruszony i gruntownie omawiany. Muszę przyznać, że w tym czasie od czerwca ubiegłego roku, czyli od tego momentu, kiedy zająłem miejsce w parlamencie, jestem posłem, temat drogi krajowej i chodników przy drodze 44 jest jednym z takich tematów, w których najczęściej interweniuję i to zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Złożyłem w tej sprawie kilka interpelacji do Ministerstwa Infrastruktury, zabierałem w tej sprawie również głos na posiedzeniach Sejmu, wtedy kiedy odbywały się dyskusje w zakresie infrastruktury, bezpieczeństwa przy drogach krajowych. Nie dalej jak przedwczoraj odbywała się dyskusja na sali plenarnej, która dotyczyła kontraktów dla województw, kontraktów terytorialnych, w tym także kontraktu dla województwa małopolskiego i przy tej okazji również temat budowy chodników przy drodze krajowej poruszałem. Natomiast zdaję sobie sprawę, że mówienie to jeszcze nie wszystko, bo trzeba, żeby to się przełożyło na konkretne działania, na które wszyscy czekamy.
Ja jestem mieszkańcem Boru Przyleckiego, jak Państwo wiecie, czyli też miejscowości położonej przy drodze krajowej i dokładnie ten temat i ten problem znam. Stąd to spotkanie, które udało się też w styczniu, 19 stycznia zorganizować w Skawinie i przywieźć tutaj pana dyrektora oddziału krakowskiego i też na wizji lokalnej pokazać, jak wygląda sytuacja przy drodze krajowej. Nie chcę powtarzać tych wszystkich argumentów, których używaliśmy, Państwo je doskonale znacie. Udało się też półtora tygodnia temu spotkać z panem wiceministrem Rynasiewiczem, który jest odpowiedzialny za drogi i za infrastrukturę przy drogach krajowych. Po raz kolejny, pomimo tego, że wcześniej do niego też pisałem, przedstawiłem tą sytuację. Na dzisiaj mam taką obietnicę ustną od pana wiceministra, że temat budowy chodników przy drodze krajowej zostanie przez niego zbadany i po przetargach, które się odbędą na realizację chodników przy drogach krajowych, jeśli zostaną jakieś środki, a praktyka jest taka, że środki pozostają, no to obiecał, że te środki zostaną skierowane na budowę chodnika przy drodze krajowej 44. Ja nie wiem, czy tak będzie. Ja nie przychodzę tutaj po to, żeby Państwu obiecywać i powiedzieć, że to na pewno tak będzie. Natomiast no, w ciągu dwóch tygodni najbliższych znowu zwrócę się z zapytaniem do pana ministra, jak wygląda sytuacja. Obiecuję jedno, że będę to pilotował od początku do końca, ale tylko będę mógł, dlatego że ten temat wydaje mi się, że nie jest też właściwie rozeznany ani przez Generalną Dyrekcję, ani przez Ministerstwo Infrastruktury. Mówiłem też panu ministrowi o tym, że potrzeba takiego rzetelnego pochylenia się nad tym tematem, jeśli chodzi o chodniki przy drodze krajowej, bo okazuje się, że nie ma wiedzy nawet na temat tego, że niektóre odcinki już są wybudowane, bo przecież przy drodze krajowej 44 na terenie gminy Skawina są takie odcinki, gdzie ten chodnik już jest. Nasze oczekiwanie też sprowadza się do tego, żeby ten chodnik wybudować przynajmniej po jednej stronie drogi. Liczymy na to, że będzie chodnik od razu wybudowany po dwóch stronach. A więc te koszty, które tam wstępnie gdzieś się pojawiły na poziomie 7,5 miliona bodajże, jeśli chodzi o budowę chodników, na pewno nie będą tyle wynosić. Po pierwsze dlatego, że niektóre odcinki już są zrealizowane, a po drugie no, trzeba to powiedzieć przez pół, bo oczekiwanie nasze jest takie, że przynajmniej po jednej stronie drogi pojawi się chodnik. Zwracają uwagę na to, że jest bałagan dokumentacji, bo jeśli w załączniku do programu budowy chodników przy drogach krajowych i w tym wykazie, który tam się znajduje, jest wpisana Zelczyna, już teraz nie pamiętam, ale pani Ewa, pewnie na 76 miejscu, która pojawia się Zelczyna, a ostatnia miejscowość, która tam się pojawia, jeśli chodzi o gminę Skawina, to jest pozycja 770 bodajże, to znaczy, że no, panuje nieporządek tej dokumentacji, bo wszystkie te chodniki są przy jednej drodze na terenie jednej gminy, a bardzo rozrzucone. Pytałem też w jednej z interpelacji o to, dlaczego nie ma właśnie Jaśkowic. Dlaczego nie pojawia się chodnik Jaśkowica? Odpowiedź była taka, że nie ma tu takiej potrzeby, bo nie ma takiego zagrożenia bezpośredniego, jeśli chodzi o drogę krajową. To widzicie Państwo, jakie odpowiedzi padają. Dlatego prosiłem ministra Rynasiewicza, żeby się rzetelnie pochylił, dyrektor oddziału krakowskiego, przede wszystkim nad takim zinwentaryzowaniem stanu faktycznego, jak wygląda sytuacja na dzisiaj przy drodze krajowej, nie z zabiłka w Krakowie. Właśnie dlatego przywieźliśmy tutaj dyrektora oddziału krakowskiego wspólnie z panem burmistrzem, wspólnie z radnymi, z sołtysami, żeby pokazać, jak naprawdę wygląda sytuacja chodników przy drodze krajowej. Nie z perspektywy Krakowa i Biłka, ale właśnie tutaj poprzez obecność w tym konkretnym miejscu na drodze. No też jeśli się podnosi temat budowy chodników na terenie gminy Skawina, a ja o tym piszę, otrzymuję odpowiedź z Generalnej Dyrekcji czy z Ministerstwa Infrastruktury, że niedawno zrealizowano chodnik na odcinku Zbytkowice-Zator, no to nie jest odpowiedź na pytanie, bo ja pytam o gminę Skawina, oni odpowiadają mi na temat odcinka Zbytkowice-Zator. Widać, że nie mam rozeznania w tym temacie. Liczę na to, że jakoś wspólnymi siłami uda nam się ten temat przepaść. Takie słowo może nie do końca trafione tutaj, ale naprawdę proszę wierzyć, że próbujemy. W tym drugim pytaniu, które pan sołtys mi pokazał, pojawiło się, to drugie pytanie dotyczyło tego, czym pan to się zajmuje, jeśli chodzi o pracę w parlamencie, jakie inicjatywy, jeśli chodzi o gminę Skawina podejmuje. Myślę, że można by na ten temat trochę opowiadać, natomiast pewnie państwo już jesteście trochę zniecierpliwieni tym, że długo trwa zebranie. Muszę powiedzieć, że na bieżąco, jeśli jest jakaś potrzeba i sygnał ze strony pana burmistrza, no to generalnie temat właśnie chodników, właśnie mostu na Skawince, właśnie obwodnicy Skawiny i kontynuacji tych zadań, to są takie główne tematy, z którymi wspólnie się zmagamy, ale też w wielu innych drobnych sprawach, które przynoszą także mieszkańcy, kiedy przychodzą, żeby się z nimi spotkać i porozmawiać. Przy tej okazji powiem, że mam swoje biuro poselskie w Skawinie, to swoje główne biuro, które prowadzę. To jest Skawina Rynek 12 i tam oczywiście jest możliwość też
spotkania się i porozmawiania na temat sytuacji trudnych i proszę mi wierzyć, że z przeróżnymi sytuacjami mieszkańcy docierają, ponieważ są to często bardzo trudne, złożone problemy prawne. Ja nie jestem z kształcenia prawnikiem, dlatego uruchomiłem też w biurze poselskim dyżury prawne. Są bezpłatne porady prawnika i tutaj też Państwa zachęcam, jeśli jest taka potrzeba, żeby z tego korzystać. Każdy ostatni wtorek miesiąca od godziny 13 do 17 jest na dyżurze prawnik, który udziela bezpłatnych porad i cieszą się te porady dość dużym zainteresowaniem i mogę powiedzieć, że też dość dobrą skutecznością, jeśli chodzi o efekt spraw, z jakimi mieszkańcami przychodzą. Także zachęcam, żeby korzystać z tych porad prawnych, jeśli jest taka potrzeba, można się umówić telefonicznie oczywiście wcześniej. Ponadto oczywiście wiele interpelacji, które dotyczą nie tylko gminy Skawina, bo tak naprawdę ten okręg, który obejmuje okręg 13, to jest cały powiat krakowski, cały powiat miechowski, cały powiat wolkuski i miasto Kraków, a więc tak naprawdę to duży teren, który obejmuje swoją działalnością poselską. Mam też filię biur w Słownikach, Skale, Miechowie, w Krakowie. Wczoraj pojawili się mieszkańcy z prośbą, żeby taką filię biura otworzyć w Zielonkach. Co prawda niewiele już czasu zostało do października, ale może się uda, żeby taką filię rzeczywiście też w Zielonkach otworzyć. Także na temat tej pracy poselskiej pewnie można dużo opowiadać, ale nie chcę tutaj więcej czasu Państwu zabierać. Jeśli będą jakieś pytania, to oczywiście bardzo chętnie na nie odpowiem. Dziękuję bardzo. Jeszcze Pani Ewa Wąsowska chciała zabrać głos. Proszę bardzo. Ja chciałabym króciutko jeszcze powiedzieć o aktualnym stanie właśnie chodników i co do pracy Komitetu Budowy Chodników Bezpieczna Droga 44. Otóż dużo już na ten temat opowiadałam, tu jeszcze chciałam tylko wyjaśnić, że ten odcinek, oczywiście walczymy o ten odcinek w Jaśkowicach, który biegnie od Kapliczki do skrętu na Paszkówkę, on się nazywa Wielkie Drogi, jak najbardziej te kilometraże są tam ujęte. I proszę tutaj się po prostu nie obawiać, bo ja te obawy miałam, opowiadałam o nich i rozwiałam je. Natomiast to, o czym Pan Poseł świadczy właśnie o tym, o czym mówił, czyli o nieznajomości tematu przez zarządcę na poziomie po prostu Warszawy. Więc nawet nie wiedzą sami po prostu, co już jakby zgodzili się, bo przecież to jest ujęte tam już w planach, w jaki sposób nawet było wycenione. Natomiast chciałabym powiedzieć tak, że my teraz jako komitet po wysłaniu pisma po 19, czyli po tej wizji, która no, nie przyniosła właściwie żadnej nadziei dla nas, chociaż oczywiście, tak jak tutaj też Pan mówił, w innym kontekście te nadzieje mamy, bo inaczej byśmy nie pracowali, wysłaliśmy pismo i czekamy na odpowiedź na to pismo, to było dość rygorystyczne pismo i rozpoczynamy akcję protestacyjną. My spotkaliśmy się w piątek ubiegły i mamy już przygotowane czarne materiały, na które po prostu będzie to początkowo biedny protest, który bardzo właśnie dlatego korzystając z tego czasu miejsca, bardzo proszę Państwa, którzy mieszkacie w drodze krajowej, abyście no, po prostu wzięli w tym udział. My prawdopodobnie przygotujemy te po prostu, jakby to nazwać, no takie długie tkaniny, na których będą odpowiednie napisy, ale też prosimy, żebyście się Państwo w to włączyli. Znaczy ze mną w komitecie w tej chwili bardzo mocno pracuje Pani Dorota Pawłowska. Ja się z nią kontaktowałam. Ona obiecała, że będzie tam z Państwem rozmawiać. Przyjdzie taki moment, kiedy tutaj prawdopodobnie w klubie zrobimy te protestacyjne takie napisy i po prostu będziemy Państwa prosić, żebyście to wisili. Akcja protestacyjna będzie na całym odcinku od Skawiny do Jaśkowic. Umówiliśmy się, że tam, gdzie są chodniki, nie będziemy rozwieszać, bo to po prostu by nie miało sensu, tylko tam, gdzie tych chodników nie ma, w miarę możliwości, dość długie, z różnymi napisami, takimi no, kulturalnymi, żądamy chodników, protestujemy, jak długo mamy jeszcze ginąć przy drodze i tak dalej, żądamy bezpieczeństwa dla mieszkańców. Prawdopodobnie, jeżeli nic się dobrego nie wydarzy, przystąpimy też na wiosnę do protestu w postaci blokady tej drogi. Ale jeszcze chciałam też tutaj króciutko powiedzieć, że z zarządcą byliśmy na końcu Jaśkowic, przy moście, tak Pani Wantów też tutaj wyjaśnia, był Pan Burmistrz, byliśmy wszyscy. Ten odcinek ostatni od krzyża nie został ujęty, bo oni nas zmusili do wyznaczenia tych 5 odcinków, ale jak najbardziej o nim pamiętamy i wiemy, że jest tragiczny i po prostu z zarządcy żeśmy go pokazali i wiemy, jak tam jest. I tam też trzeba by zawiesić
po prostu te protestacyjne napisy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytanie? Tak, tylko ja chciałam powiedzieć, że u nas jest najgorzej, bo jest taki zakręt, bo tu jest prosto, a u nas jest taki zakręt, że tam normalnie nie ma, tylko do fosy skoczyć jedynie item. No, tak jest, a po drugiej stronie jest tak wysoki pałk, no jak tam można wyjść? Bo ja na przykład bym nie wyszła, no. Ja bym chciała uciec z tym samochodem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? Każdy z tego stolika zabierał głos, więc chyba troszkę przymuszę pana wiceprzewodniczącego, żeby powiedział parę słów. Bardzo proszę. Ja dziękuję za zaproszenie. Proszę panu przewodniczącemu. Ja chcę zagwarantować i potwierdzić to, że pomożemy na pewno tutaj jego skargi na was tutaj panią Ewę i pana Sołtysa w walce o to, żeby ten chodnik wzdłuż drogi krajowej S44 powstał. Bo jak wiemy, jeżeli się czynnie czegoś nie dogodnie, czy nie walczy się o coś, to niestety ta władza tego nie wykona. Po prostu jak widzi czynny opór, widzi to, że ludzie się angażują, to tylko wtedy reaguje. I to trzeba będzie, i moim zdaniem nie będzie jego wyjścia. Ja gwarantuję, że z Kabina mamy taki komitet, który możemy cały czas uaktualnić, który powstał w sprawie budowy obwodnicy, pamiętacie Państwo, drugiego, trzeciego odcinka, gdzie wyblokowali drogę z Kabinie i gwarantujemy, że że wesprzemy Was tak samo, blokując Skawinę. Także nie tylko sami jesteście, tylko będziemy razem walczyć o te chodniki, o tą bezpieczną drogę, o to, żeby dzieci były bezpieczne i mieszkańcy naszej gminy tak samo byli bezpieczni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wobec wyczerpania dzisiejszego porządku zamykam zebranie. Dziękuję wszystkim za przybycie, gościom, mieszkańcom. Chciałbym, żeby jak będzie ogłoszone następne zebranie, żeby się też tak licznie przybyli, a ja postaram się znowu z nami te gości zaprosić na to nasze zebranie. Na majówkę. Na majówkę. I chciałbym jeszcze parę takich fajnych osób poprosić, żeby mi zostali, bo pomogliby mi, byśmy razem te stołeczki poukładali, bo tu jest rano język angielski. Dobrze? Nie wszyscy, ale tak parę osób. Dziękuję bardzo. Jak się z tym, to będzie złoto.